Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie. To jest Pogramy Gameplay Show na kanale Pogramy TV, gdzie promujemy nowoczesne gry planszowe. Oczywiście, a to jest Marcin. A to jest Piotr. A razem tworzymy Pogramy TV, czyli tak naprawdę tworzymy dla was materiały filmowe, gdzie propagujemy kulturę grania w planszówki, w nowoczesne gry planszowe. A Gameplay Show to jest możliwość taka, że spotykamy niesamowitych, wyjątkowych gości. Dzisiaj w naszym studio arcymistrzyni szachowa Klaudia Kulon. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Polska szachistka i arcymistrzyni. Szachową karierę rozpoczęła już w wieku 7 lat, by potem w krótkim czasie osiągnąć szereg sukcesów młodzieżowych, a nieco później tych akademickich. W 2021 roku została mistrzynią Polski i teraz też robi wszystko, żeby zdobyć złoty medal. Prócz rozgrywek szachowych, jeżdżąc po świecie i propagując kulturę szachową, obala mity i stereotyp nerda szachowego i tłumaczy, co tak naprawdę znaczy refleks szachisty. Jak niełatwo się domyślić, uwielbia rywalizować i wygrywać, ale tak naprawdę wielką radość sprawiają jej wszelkiego rodzaju gry, również te planszowe. Właśnie dowiedziałam się, że będziemy grać w grę Alien. Dowiedziałam się, że to jest kooperacja, więc przez myśl mi przeszło, że chyba jeszcze nigdy wcześniej nie próbowałam, więc czemu nie teraz? Fajna sprawa. Jest to dla mnie wyzwanie, zagrać w kooperację, bo do tej pory gram, wiadomo, szachy, czy poker, czy abyss, czy inne gry planszowe, które grałam do tej pory, to oczywiście jest rywalizacja i lubię tą rywalizację bardzo, więc zobaczymy, jak mi pójdzie tak. Jak Marcin powiedział mi, że do następnego odcinka Gameplay Show z gościem zaprosił arcymistrzynię szachową, to pomyślałem sobie o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz, na bug będzie cisnął, żeby grać mocarne, strategiczne, pojedynkowe euro. A druga rzecz, jaką pomyślałem sobie, wow, no trzeba się pokazać z tej lepszej strony, pokazać, że się też potrafi, nie? Że się umie w gry. No, powiem wam, że był stresik, jak się dowiedziałem, to takie też wyzwanie gościć takiego niezwykłego gościnię, kobietę, która wymiata w szachy, w grę strategiczną, jest na pewno personą, tak myślę, dominującą nad stołem, no bo lubi gry rywalizacyjne. No, trochę się boję. Już od dłuższego czasu mieliśmy plan, aby zaprosić arcymistrzynię szachową do naszego programu. Ja osobiście chciałbym zobaczyć, jak osoba, która na bardzo wysokim, światowym poziomie szachowym radzi sobie z grą planszową, nowoczesną, gdzie nie ma technik, gdzie nie ma zaplanowanych ruchów, gdzie trzeba całej gry nauczyć się od podstaw, są mechaniki, których się nie zna. Chciałem zobaczyć, w jaki sposób ta osoba analizuje grę, w jaki sposób się w nią uczy i jakie podejmuje decyzje. No i myślę, że akurat w tej grze będzie sporo do zrobienia, ponieważ Piotr zaproponował, żebyśmy zagrali w grę Alien, czyli grę kooperacyjną. Grę kooperacyjna dla osoby, która cały czas rywalizuje, może być trochę dyskomfortem, no bo trzeba się umieć dogadać, a tak to tylko siedzi przy stole i rozmawia sama ze sobą i zawsze się zgadza, więc tutaj może być ciekawe doświadczenie. Zobaczymy, co nam świat pokaże. To, że tylko szachy, to jakby się okazało, że nie tylko, bo okazuje się, że również jesteś twitcherką. To się mówi, że ty jesteś twitcherką, czy jak to się mówi? Streamerką? Ja dopiero zaczynam, ale chyba tak, chyba jednak streamerką. Jesteś streamerką. No i co robisz na tych streamach? Gram szachy. Bo ja wszedłem na taki odcinek, gdzie miałem wrażenie, że grałaś z widzami. W sensie, że zapraszałaś swoich widzów do tego, żebyś mogła ich po prostu pokonać. Tak, tak, właśnie miałam mówić, że oczywiście gram na przykład właśnie Titled Tuesday, to jest taki we wtorki dla utytułowanych graczy turniej online, bardzo silny dla mnie przynajmniej. I w trakcie jak gram swoje partie, to tłumaczę, dlaczego dane ruchy zrobiłam. Wiadomo, też jakąś tam naukę przez to przekazuję. Oraz właśnie na przykład gram z widzami, na pewno mam też inne pomysły, typu po prostu na przykład analiza moich partii, żeby w trakcie mówić właśnie też, co myślałam, jak podejmowałam decyzję, na przykład dlaczego ten ruch robiłam. No to jest fajne, no, też uczę ogólnie dzieci i dorosłych grać w szachy na co dzień, więc wiem, że takie insight, jakieś tam wrzutki, wiadomo, są jeszcze nawet fajniejsze niż dlaczego ten ruch jest dobry, tylko na przykład dlaczego ja ten ruch zrobiłam, jaki był proces myślowy. No, także. Ale to spoko, bo przy okazji to może być jakiś pomysł dla nas też, bo możemy też powinniśmy robić takie materiały, że tak. Zastanawiamy się, dlaczego wykonałeś ten ruch, dlaczego, to ciekawe. Ale ty z tym kontentem chcesz wchodzić tylko na Twitcha, czy YouTube, wiesz, i może TikTok teraz podobno jest w ogóle, wszyscy na TikToku. Tak, ja jestem na TikToku i też mam filmiki, czy na Instagramie, czy na TikToku właśnie bardziej pułapki debiutowe, albo właśnie luźny taki lifestyle, czyli jak wygląda na zawodach.
moje podróżowanie, bo też bardzo dużo podróżuję, więc zawsze bałam się tego, bo przez to, że właśnie gram w szachy profesjonalnie i uczę dodatkowo dzieci dorosłych grać w szachy, no to jak stwierdziłam, jeszcze będzie YouTube, Twitch, TikTok, to ja będę wszędzie i nigdzie, wiecie o co chodzi. Ale jednak ten internet jest na tyle teraz właśnie. Trzeba wybrać, jakby czas nie zguby niestety. No niestety właśnie, więc mój plan teraz docelowy jest taki, żeby nawiązać jakieś współprace z jakimiś potencjalnymi firmami, może w przyszłości, wiadomo, fajnie by było, żeby na tyle móc sobie pozwolić, żeby już nie musieć uczyć uczniów, wiadomo, bo to jest mój jednak zarobek, a żeby jednak grać, podróżować, jeszcze więcej jeździć i po prostu tylko z szachów się utrzymywać, no i z internetu, z TikToków. Rozumiem, to nie pozostaje nic innego, żeby to się spełniło. Życzymy Ci tego. Dziękuję. Jeżeli mielibyśmy Ciebie wyszukać, albo nasi widzowie mieliby Ciebie szukać gdzieś w czeluściach internetu, to jak mamy Ciebie wpisać i gdzie szukać głównie? Głównie chyba Instagram i Facebook. Na Facebooku jest arcymistrzyni Klaudia Kulon. Na Instagramie jest arcymistrzyni podłoga Kulon. Na Twitchu Claudia Bliss Queen, ale to. Zapisujcie, nie? Tak, ale ogólnie jak wejdziecie na Facebooka to, czy Instagrama, to już tam jest dalej, przekierowanie będzie. Super, to ten. A nas wiecie gdzie szukać, my oczywiście jesteśmy też na Instagramie. Jesteśmy też na Instagramie podobno. Ale nie ma na Twitchu. Jesteśmy też jeszcze tam. Na TikToku jesteśmy. A, jesteśmy na TikToku, to prawda. Tak. Debiut w ogóle, debiut. Tak. Mamy 17 materiałów obserwujących, także jest. Zaczynamy. Ale tak, słuchajcie, jeżeli chcecie nas obserwować, jeżeli wpadliście tu na chwilę, to bardzo serdecznie Was witamy. Pamiętajcie o tym, że warto zasubskrybować, dać w dzwona, bo wtedy będziecie na bieżąco z materiałami. No co, oglądajcie, komentujcie, subskrybujcie, wpadajcie do nas, bo warto. Na naszym stole dzisiaj gra Alien, Fate of Nostromo, gra w wersji angielskiej, ponieważ polskiej póki co nie ma, wydawnictwa Ravensburger. Doszliśmy do wniosku, że spojrzymy na szachistkę, arcymistrzynię, z zupełnie innej perspektywy, czyli ze strony kooperacyjnej. Ja lubię rywalizację, więc zobaczymy, czy dam radę współpracować z wami. Będziemy rywalizować z grą trochę, nie? No więc, tak, ale też tak. będziemy rywalizować też ze swoimi decyzjami, bo jak wiecie, gry kooperacyjne mają to do siebie, że pojawia się czasami lider. Jestem ciekawy, czy Klaudia będzie liderką tutaj. Więc to też się okaże, kto jest na tyle silny, żeby no, wyperswadować swoje jakieś tam strategiczne ale wyjścia. Ale czy trzeba? No powiedz. No czy trzeba? No nie trzeba. Można współpracować po prostu. Można, to można prawda. Spróbować demokratycznie coś osiągnąć, chociaż demokracja to tak. No nie wychodzi czasami. Nie wychodzi. No ale mimo wszystko jest to gra drużynowa, kooperacyjna. Będziemy wspólnie robić wszystko, żeby statek Nostromo przetrwał, a tak naprawdę żebyśmy my jako załoga przetrwali. Tak jest, bo wszystko jest oparte o film, który nazywa się Ósmy Pasażer Nostromo, więc tak naprawdę wcielamy się w bohaterów z tego filmu i jesteśmy w przestrzeni statku Nostromo. To, co tutaj widzicie, to jest ta przestrzeń gry, w której się będziemy musieli odnaleźć. Tutaj będziemy mieli morale, jeżeli to morale spadnie nam tutaj jako zero, czyli crew lost, czyli tak naprawdę załoga zginie. My zaczynamy oczywiście stąd. Claudia jest Ripley. Dzień dobry. Dzień dobry. Ripley była zastępczynią kapitana statku. W pewnym momencie nawet już go tak bardzo zastąpiła, bo... Bo wiemy, co się stało z Dallasem. Wiemy, co się wydarzyło. Ja jestem Dallasem w tym przypadku. Moją opcją jest to, że mam 5 akcji. Tak. Ripley ma to do siebie, że możesz w ramach swojej akcji przekazać jedną akcję innemu graczowi. Mogę przesunąć kogoś, tak. No, a możesz przesunąć? Tak, bo ona... Czyli nie możesz dać akcji, tylko przesuwasz kogoś. Nie, tak, akcje. Bo tak jak powiedziałeś, okay. Ona zastępuje tutaj komandera, czyli będzie mogła rozkazywać idź tak tam. Naprawdę. Tak, tak? Zrób tam, tak. To i pozamiataj. Ja jestem Parker, ja jestem tutaj szefem odnośnie różnych technikaliów, które się dzieją na statku. Jestem inżynierem, więc będę mógł wydać akcję... Bardzo lubię te postacie. Żeby... uważam, że wszystkie postacie w tej grze i w filmie są super, bo mają... Ciekawe możliwości. Ja będę mógł w swojej turze wykonać swoją specjalną akcję, która polega na tym, że będę mógł znajdywać, a tak naprawdę pobierać z puli złom, tak? Za chwilę dowiecie się, do czego on służy. Jakim jesteś szefem inżynierów, ty jesteś zwykłym złomiarzem, no. Tak. No nie, wiesz co, po prostu ja się znam, gdzie znaleźć jakby odpowiednie części, a wy będziecie na tym korzystać, bo my w tej grze, oprócz tego, że będziemy poruszać tak. się i walczyć, oczywiście, właściwie walczyć, będziemy uciekać przed bestią tego statku, ale tak naprawdę to będziemy też robić wszystko, żeby no, przetrwać, a dodatkowo, jak w Minecrafcie, będziemy tworzyć przedmioty różne, więc ja się przydam, nie? Jakby, po angielsku kraftować. Kraftować będziemy, będziemy dokładnie. Kraftować. Dobrze, naszym zadaniem w tej grze jest, aby zrobić 4 małe zadania, aby misje. Móc odkryć kartę misji finalnej.
Naszymi małymi misjami są te cztery karty, które tutaj widzicie. Na samej górze musimy, jako zadanie, musimy całą załogą spotkać się w workshopie, czyli tutaj, czyli to jest w warsztacie, ponieważ statek jest uszkodzony. I chcemy się dowiedzieć dlaczego. Tak, bo to są również różne sekwencje z filmów. Jeżeli znacie film, to na pewno kojarzycie te momenty. Kolejnym momentem z filmu i kolejnym misją do wykonania jest, żeby przetransportować kanistry z tlenem. Z chłodziwem, to jest chłodziwo. Czy to jest chłodziwo, tlen? Kulec, to trudno. To do. No właśnie, bo ten statek musimy ochłodzić, właśnie, bo to maszyneria tego statku się przegrzewa. I musimy zanieść te kanistry do Docking Bay. Czyli do. Gdzie jest Docking Bay? Jest tu, o, jest tu gdzie jest drabina. Dobra. To jest to. I tam dwie musimy dwie butle przetransportować. Uwaga, musimy je tam zostawić. Nie wystarczy, żeby je będziemy trzymać. Mhm, tak, jak to zobaczycie, jest to różnica systemowa, musimy po prostu je tam zostawić. Znaczy różnica jest między trzymaniem a odłożeniem. Jakby rozumiecie jakby różnicę? Trzymać? No i też ruch jeden. I jeden ruch, no i to jest dodatkowa akcja, więc tu systemowa różnica jest. Prawie jak, to jest coś takiego jak mieć pionek i ruszyć pionkiem. No właśnie. I tu jest ta różnica systemowa, nie? Bo to kosztuje akcję, jakby odrzucenie żetonu jest akcją. Jakbyśmy tam przyszli i trzymali, to nie musimy akcję wykonywać. Proste. Dobra. Następnym, trzecim zadaniem jest przygotowanie naszych, nazwijmy sobie, kombinezonów. Czyli musimy przynieść dwie butle z chłodziwem do suit storage, czyli do magazynu, gdzie są kostiumy, nasze stroje kosmiczne. No i czwarte to jest oczywiście spotkanie całej ekipy, żeby przegadać plany, co dalej robimy. I każdy z nas musi mieć złom i musimy się spotkać tutaj w miejscu, ja to nazywam kantyną, no ale to się nazywa galej, czyli miejsce po prostu spotkań, gdzie oni jedli posiłki jako bohaterowie. Tam wszystko się zaczęło. I tam też ta ikoniczna scena się też wydarzyła. Nawet jest taki, słuchajcie, easter egg w samej grze, ponieważ jest krew, wiadomo co się wydarzyło, nie będziemy tłumaczyć. No, działy się straszne rzeczy. Tak, a w laboratorium mamy jeszcze Esha, czyli naszego cyborga, który będzie chodził po planszy, nam przeszkadzał i będzie na prostu zwyczajnie kradł złom. Ogólnie, słuchajcie, jest to gra kooperacyjna od 1 do 5 graczy. Gra systemowo dość prosta. Zobaczycie, że tutaj nie ma skomplikowanej mechaniki. No, ale będziemy musieli tak naprawdę ujarzmić też trochę jakby siebie. Siebie nawzajem. Słuchać i podejmować dobre decyzje. Dobrze, więc ja już wam powiem, co robimy. Od razu. Wiedziałem. Od razu. Zaczęło się. Dobra, słuchajcie, zaczynamy, więc do dzieła. Gracz, który rozpoczyna, to jest gracz, który posiada kota. Czy ty, Klaudio, posiadasz kota? Nie. Wiem, że Marcin też nie posiada kota, bo jest posiadaczem psa. Tak. Ja jestem jedynym posiadaczem kota chyba. Więc ty jako Parker będziesz zaczynał, bo zgodnie z instrukcją ten posiadacz kota zaczyna. Tak. Więc Piotrze, proszę, masz cztery akcje i co będziesz robił? Mam cztery akcje. Jak kooperujesz, proszę. Okej, dobra, słuchajcie, myślę, że akurat w tej pierwszej turze mamy łatwą rzecz, ponieważ mamy... Prawda? Jedna rzecz ważna, którą w sumie chyba nie wytłumaczyliście, że nie musimy tych też zadań robić po kolei, bo powiedzieliście pierwsze, drugie, trzecie. Ważne jest też w sumie, że możemy robić... No. Jak nam wygodnie. Tak. Nie powiedzieliśmy. Tak. Sorry. Dobrze, że mamy tutaj... Mnie znajomi nazywają, że jestem taką, jakby, że trzymam się bardzo zasad i właśnie zawsze sprawdzam, tak jak mówiliśmy tutaj wcześniej, tak, że na przykład to słowo, jak to tłumaczyć, to właśnie ja jestem taką... jakby to powiedzieć, no ale... Sędziną. Trochę tak może, ale takim bardziej chamskim słowem. Okej, dobra. Ale nie, to się bardzo dobrze składa, bo my właściwie to potrzebowalibyśmy kogoś takiego, kto by tutaj właśnie stał i mówił, nie. Bo potem się by okazywało, że gramy, że dzięki temu nie będziemy grać z błędami. No. Dokładnie tak, więc słuchaj, proszę Piotrze, działaj. Niech się każdy w ogóle wypowie, co uważa, powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności. Co powinniśmy zrobić. A potem wspólnie zdecydujemy, co robimy. Dobrze, Piotrze, co uważasz, że powinniśmy na początek zrobić? Ja myślę, że na początek, bo tak, pierwsza misja polega na tym, że powinniśmy wszyscy spotkać się w workshopie. Workshop jest tu, więc to jest dość daleko, ale możemy użyć drabiny. Ale musimy również pojawić się tu. Też. Wszyscy ze złomem. Tak. Ty masz taki plus, że złom sobie generujesz sam co rundę. Tak, więc ja się o to nie martwię, ale jednocześnie fajnie byłoby już zadbać o kolejne zadanie, czyli żeby zdobyć te... butle z płynem chłodniczym, nie? To też już możemy zrobić. Ja bym w ogóle biegała po tym i zbierała, bo te mamy po drodze, więc jak idąc na przykład do chyba
workshopu, tak? Tutaj mamy się tu workshop. Tak, tak. Mhm. Możemy po drodze na przykład zostawić już, jak będziemy, nie? Czy tam wracając, żeby już to mieć, w sensie te butle, żeby nie, jakby dwa razy nie biegać przez to pole, tak? Czyli możemy. Czyli mówisz o, że realizując workshopa, żebyśmy zebrali te butle, czy powiedzmy ten złom, który jest nam potrzebny gdzie indziej. To dobrze rozumiem. Tak, i że wracając mamy już. Mamy tu i tu, prawda? Już mamy dwa. Tak, oczywiście. Czyli w sumie możemy zacząć od tego. Jedną rzecz jeszcze, o której musicie wiedzieć, to to, że każdy z graczy ma ograniczoną przestrzeń magazynową. Przestrzeń magazynową, bo możemy tak naprawdę trzymać trzy rzeczy, jeżeli chodzi o jakieś narzędzia, które będą plus butla. Plus butla, która nie jest narzędziem w tej grze. Tak, jeżeli chodzi o złom, to możemy tutaj trzymać dowolną liczbę, no bo wkładamy ten złom po prostu do kieszeni jakby. No tak, nie no, mamy co plecaku. Znaleźliśmy? To są śrubki jakieś, tak. Nie, tak. Takie małe elementy. Znalezione, nie kradzione. Więc to są te, dokładnie, zawsze tak mówię. Jakby przepraszam bardzo, to jest mój statek, bo jestem kapitanem, także bardzo bym prosił, że trzepniemy zaraz kieszenie. Prócz tego, że oczywiście nasze decyzje, co pierwsze, to też jest nasze wyzwanie, to wyzwaniem jest, żeby unikać obcego. Słuchajcie, obcy na razie sobie siedzi tutaj w swoim gnieździe, ale kolejnym naszym zagrożeniem jest oczywiście Ash, którego na pewno kojarzycie z gry. On jest modułem do tej gry dodawany i on też będzie nam przeszkadzał, ponieważ będzie, uwaga, usuwał z planszy, ze statku złom i nam będzie go zabierał, no, i będziemy też tracić tak morale. Ja chciałbym tylko zaproponować coś, co sobie przemyślimy, przemyślcie między sobą. Uważam, że do tej części statku już nie będziemy wracać, ponieważ wszystkie rzeczy, które są związane z tymi zadaniami, są tu, więc żebyśmy mogli sobie załatwić tę sprawę, to tak, ty, Piotrze, mógłbyś sobie załatwić swój złom ze swojej umiejętności, ktoś z nas mógłby pójść tutaj, żeby wziąć tą butlę i ten złom, tym złomem się podzielimy, na przykład między sobą, Klaudio, każdy z nas wtedy będzie miał ten złom, i mamy zajrzane pierwsze zadanie tu. Tak, to jest, to brzmi sensownie. Prawda? A ty, tak, a ty na przykład, parkerze, w tym czasie pójdziesz sobie po butle i z tym złomem wrócisz do nas. Więc jakby wszyscy rozchodzimy się tak i wchodzimy tu i mamy pierwsze zadanie zaliczone. I nawet jedną butlę już po drodze mógłby tu zostawić. Tak, dodatkowo pamiętajmy o tym, że kolejny złom może pojawić się w trakcie rozgrywki, tak, ponieważ każda tura składa się z dwóch faz. Jest faza akcji i faza tych wydarzeń. I uwaga, może być sytuacja, że złom nam w tej części górnej jeszcze będzie. Umówmy się, nie? Cały ten Nostromo to był jeden wielki złom. No to prawda. Ten statek, także. No dobrze, to słuchajcie, co robimy? Słucham. Jaka jest decyzja? No dobra, ja zaczynam, więc myślę, że ja od razu pójdę sobie tutaj, żeby wziąć sobie tą butlę, więc masz raz, dwa, trzy, cztery. Tak jest, więc teraz już nic ja nie możesz jestem. Zrobić, poszedłeś tutaj. Dobrze, więc tak, następnej turze, kartę. Następnej turze wezmę sobie butlę i zrobię sobie złom. Piotr zakłada, że tak zrobi, ale najpierw proszę kartę wydarzenia, bo może się nie wydarzyć. Dobra, jedną rzecz, bo ja w sumie, skoro mamy się spotkać na środku, to w sumie nie będę się ruszać jakoś za bardzo, to mogłabym jeden ruch ci oddać. Jakbyś na przykład tu został i wziął złom, to ja ci dam jeden ruch w mojej turze. Możesz rozkazać mi, żebym się poszedł. Tak. Okej, okay, spoko, będę miał bliżej, dzięki, żółwik. Yeah. Ale nie, właśnie chodzi o to, że w tym momencie... w tym momencie jakbyś został tu i wziął złom. Po prostu mogę sobie złom, Piotrze. A ja w mojej dam ci jeden ruch i tam trafisz. Okej, to ja myślę sobie tak, jeżeli tu dojdzie karta, która mi usunie złom, to będzie trochę słabo. Ale musimy mieć złom i tak, więc wiesz, nie możemy przewidywać, że nie wezmę złomu, bo wyjdzie z karty złom. No to wyjdzie. Bo chodzi o to, że zobacz, jak ty masz cztery ruchy, to ja ci daję mój ruch, bierzesz. I trzy wracasz jakby już praktycznie, nie? A nie, to i tak nie wyjdzie. To w następnej turze, nie? I tak, czy ale chodzi o to, że jesteśmy do przodu ze złomem, którego ty nie zdobędziesz i tak w tej turze. No to tak. Tylko o to chodzi, że jesteśmy do przodu ze złomem. No tak, musimy liczyć, że nie stracimy tego złomu, jeżeli chodzi o karty, Piotr. No. Butla nam nie ucieknie, nie? Wtedy w sumie, to prawda. No dobra, to wezmę sobie ten złom, czyli to jest jakby moja... To jest twoja czwarta moja akcja, tak. Czwarta, a tym... Teraz idę ja. Piotrze, bierzesz kartę, proszę. Biorę kartę i to będą wydarzenia, czyli będziemy widzieć za chwilę, co się stanie na przykład z tym, albo co zrobi Ash. No, okay, co uwaga, tam robisz? Uwaga, co się dzieje? No jest rozkaz 937. Rozkaz 937. Musimy spotkać się w... tutaj, dalej. Wszystkich członków załogi przestawiamy na medbay. Czyli tak naprawdę, Piotrze, straciłem turę, nie? Poszedłeś tu, już ciebie tutaj. Nie, i właśnie zobacz, jak dobrze zrobiliśmy przypadkiem, że mamy złom. No tak, ale nie zdążyłem jeszcze butli wziąć. Ale nie? Tam byś był i nic by nie było. No tak. jakby ale mogłem też się nie ruszać w sumie, nie? Aż on już tam ma plan na nas. Jeżeli jest na statku, a jest, żaden członek załogi nie jest z nim, nie no to jego nim. Poruszamy o dwa miejsca. Dwa więc miejsca. On porusza się w stronę najbliższego złomu. Raz, dwa i tu mamy drabinę i on przechodzi tu.
jakby co. A to też są dwa ruchy, nie? On sobie tutaj stoi, zrobimy w ogóle tak, go położymy, żeby widzowie widzieli, że to jest Ash. Okej. Okay. Dobrze. Trochę nam to ułatwiło sprawę, jeżeli chodzi o realizację jednego zadania, ale utrudniło w stosunku do załatwienia sprawy z butlą. No mamy o tyle tutaj ciekawie, bo jeszcze odsłonił nam złom. Nie zabrał, właśnie, nie zabrał nam. Nie zabrał nam, tak. Słuchajcie, ja swoim Dallasem realizuję ten plan, który zrobiliśmy. Raz, dwa, trzy, cztery i jako piąty biorę sobie butlę, którą wkładam w swój plecaczek i dobieramy karty. Uwaga, cisza. W garażu kładziemy tak, obcego przesuwamy o jedno pole. Czyli przechodzi sobie tu. Tak. On też, słuchajcie, porusza się w ten sposób, że idzie do najbliższego załoganta. Tak jest. Morale o dwa niestety. Nie, on wtedy, kiedy nas atakuje. Jak nas atakuje, tak. To tego nie ruszamy. No i oczywiście, uwaga, w garażu mamy, są trzy krapy. Dobra, garaż. Gdzie jest garaż? Garaż jest tu. Tu jest garaż. I ile mamy? Mamy trzy złomu. A to jeden to te drzwi, ale tutaj drzwi, są. Ale one są, więc nie wchodzą. One są, więc nie wchodzą. To jest wszystko. Czekajcie, jak to wyjdzie? Jeśli ja pójdę tu, ty pójdziesz tam, to potem ja będę miała ruch i mogę cię cofnąć. Chodzi o to, że będziesz, ja ci mogę pomóc, żebyś był bliżej, ale w sumie też ja mogę być. Bo ty, ty siebie nie możesz rozkazu wydać sobie, nie? To jest, jak znaczy mogę. To? Move another. Czyli jakby siebie nie. W ramach swojej akcji może komuś powiedzieć, że ma się poruszyć. Tak, bo myślałam, że możesz sobie też rozkazy dawać, nie? Znaczy daję sobie, no to sobie rację, że idę. Poruszyć, jakby na to samo wychodzi. Tak, to prawda. Tak. No. Nie. To prawda. No dobra, no to dobra. Co? Ja myślę, że także, że butla musi być zdobyta. Czy pójdziesz w dół, czy pójdziesz do góry, myślę, że to nie ma znaczenia. Tylko i tak musimy być tutaj i one są dwie po drodze. Więc tak i tak musimy się kierować w dół planszy. Czyli w sumie właśnie o to chodzi, że, tak, ta, ale że tam nie musimy tylko tak, iść, nie? Jeżeli tam obcy dojdzie, to będziesz musiała gdzieś uciekać, w drugą stronę biec, trzeba będzie... I oczywiście przede wszystkim spadnie moral. Ogólnie ten chyba, kto ma najwięcej... załatwmy sobie to zadanie, które mamy z tym, więc moja propozycja jest, nawet jeżeli ta droga jest dłuższa, to lepiej wziąć tę butlę i ją mieć ze sobą, bo ona ci nie wypadnie z plecaka. No. Wrócić tutaj, żebyśmy się tym złomem podzielili i załatwili jedną kartę. Bo jeżeli się rozdzielimy, w takich grach bardzo często jest tak, że wiesz, jak w horrorze. Jajku, co zrobimy? Rozdzielmy się i zgaszmy światło, nie? Tak. To jest dokładnie, może być podobna sytuacja, że po prostu rozdzielamy się i będzie nam trudniej. I jeszcze jeden wniosek bym miała, że na przykład nawet jak idąc po butle tam, to chyba i tak najlepiej, żeby Dallas, bo ma pięć ruchów aż, więc on łatwiej będzie mógł uciec. Biegał. Stary, to tak, on powinien tutaj biegać, no bo ma pięć akcji, nie? Zostałem kapitanem, żeby biegać po statku. I jeszcze ja ci mogę dać ruch dodatkowo, więc to tak, jest osoba, bo łatwiej uciec od obcego, o to mi chodzi, nie? To... Teraz patrzcie, ja mam tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I ja tu wchodzę i ja wtedy czekam, jak wy już przyjdziecie ze złomem. Dobrze. To jest inaczej, osoba, która wejdzie we mnie tak zwany trade, czyli wymianę, zaliczy z nami to. I dobrze by było, żeby Piotr wtedy już miał ten złom, ty, Klaudio, żebyś w tym momencie była... A słuchajcie, a jak nie zrobię nic, to zaraz... Jeżeli nie zrobisz nic, to po prostu nie zrobisz nic, no będziesz... Nie musisz robić. Będziesz stała i nic nie musisz nie, robić. Dobra, nie? Bo czekajcie, bo ja mam raz, dwa, trzy, cztery. Znaczy to jedno z nas tak czy siak musi się ruszyć. Czy ja, czy Piotr pójdziemy w tę stronę, to nie ma znaczenia, no to tak? Pójdź sobie, nie? Co no dobrze, to ja się nie boję obcego. Raz, dwa, schodzisz po drabinie, trzy i biorę. Rozumiem, że czwartym bierzesz to. Tak. Proszę bardzo. Dobra. Zobaczymy. No dobra. Jeszcze karta. No i teraz no, zobaczmy, wydarzenie. Co się wydarzenie teraz, zobaczymy. Obcy raz, dwa, trzy potrzebuje do mnie, tak? Tak. No, ale może tak być. Może tak być, może też aż chodzić sobie tutaj po planszy. Uwaga. No nie, obcy. Ale na razie jest spokojnie. To jest karta ciszy, więc jest względna cisza na statku. Uwaga, on porusza się o jedno pole, więc po prostu idzie sobie tutaj. W warsztacie się znowu pojawia. W warsztacie pojawia się workshop. Trzy złomy. Tutaj. Raz. I... A, jedno tylko. To już leży. To już leży. A to jest. Dobra. No, to spoko. No to gitareczka. No to jest spoko. No to nie ma tragedii. W sensie uważam, że jest naprawdę... Jest okej. Okay. Dobra, przeszliśmy sobie pierwszą rundę. Czy... Bo rozmawialiśmy teraz o ryzyku. Czy to jest trochę tak? Ja tak to widzę. Ja szach gram bardzo amatorsko. W sensie kiedyś za dzieciaka grałem. I znam zasady i powiedzmy, że sobie radzę, ale nie jestem w stanie przewidywać i tych wszystkich układów robić. Nie uczysz się na pamięć wszystkich. Nie dałbym rady. Jakby to nie jest mój target. Nie, ale to nie jest tak, że każda partia szachowa, czy każdy ruch, który robisz, jest jakimś rodzajem, można powiedzieć, ryzyka, no bo... Inaczej, czy twój ruch, który ty zrobisz podczas danej partii w jakiejś konkretnej konfiguracji, to ty zdajesz sobie z tego sprawę, że twój przeciwnik wie, po co to zrobiłaś, czy to jest znaczy na zasadzie, że stawiając figurę, jest 15 opcji, którą on może wtedy zrobić? Tak, jest dużo opcji, oczywiście. Jakby to wytłumaczyć. Partia szachowa składa się z trzech etapów. Debiutu, gry środkowej i końcówki.
Nie wiedziałem. Ja myślałem, że po prostu jest jedna partia. Nie? Także... Znaczy jedna partia, ale no tak. Z trzech etapów. Okay, no. I teraz tak, czym jest debiut? Debiut jest takim, powiedzmy, czymś, co możemy nauczyć się na pamięć. Na przykład jest gambit hetmański, partia hiszpańska, obrona sycylijska. Są już nazwy wymyślone tych debiutów, w większości przynajmniej. I powiedzmy, na moim poziomie jest około, powiedzmy, 15 do nawet 25-30 ruchów, które teoretycznie mogę się nauczyć na pamięć. No na słabszym poziomie, wiadomo, to jest tam 10 do 15 ruchów, nie? Ale teoretycznie już możemy te pierwsze ruchy znać, znaleźć książki, nauczyć się. To nie jest problem. Drugim etapem, najfajniejszym, jest właśnie gra środkowa. I tu jest właśnie już koncepcja, co autor ma na myśli, tak? Czyli... Tu jest ta możliwość improwizacji. Tak, tu jest improwizacja. No i w debiucie też można, tylko z racji tego... wiadomo, jakbym sobą zagrała, ty nie znasz żadnego debiutu, więc u ciebie... Będzie tok... łatwiej. No, niekoniecznie. Tok okay. Po prostu nie chodzi wiem, o to, że... nawet, tak. Wiesz, to już jest u ciebie od razu inwencja twórcza, no bo nie znasz tych debiutów. Ja jestem nauczona, więc też na przykład jak jadę gdzieś na turniej... no dobra, to już totalnie inne pytanie. Zaraz widzicie, ja się okay, mogę okay. rozgadać o szachach i zaraz to będzie 5 godzin grania. A nie tam zamierzony. W każdym razie jestem w stanie się nauczyć, na przykład sprawdzam w bazie swoje przeciwniczki, co one grają i teoretycznie mogę się jakby pokrywamy do jakiegoś momentu ruchy albo na przykład gdzie ją mogę zaskoczyć. Widzę, że na przykład w tym wariancie ma najsłabsze statystyki, więc ten wariant gram, nie? To już tam ten. Czyli to jest jednak taka partia szachowa, to jest bardzo dużo przygotowania i poznania przeciwnika. Też. No na tym wyższym poziomie zdecydowanie. Później właśnie jest ten gra środkowa, o której zaczęłam mówić, czyli drugi etap. I to jest właśnie, to już jest dana pozycja, wyszliśmy powiedzmy z tego debiutu, no i to już jest myślenie, czy gram na skrzydle królewskim, czy na hetmańskim, czy gram w centrum, czy otwieram pozycję, czy zamykam, czy wymieniam gońca ze skoczka, czy nie wymieniam. To już jest... Ja nie mam do tego pojęcia, o czym mówisz, nie? Więc... Dobra, to już... To, słuchaj, Klaudia, my jesteśmy w takim razie już po debiucie na Nostromo. Tak. No i myślę, że jeszcze nie, ale... Nie, okej. Ale już się zaczyna, ale tak, już się zaczyna się otwarcie, dzieje. Nie? Tak, figury są rozłożone. Po prologu tak. Już jesteśmy, więc rozumiem, że ja teraz zaczynam. Więc realizuję właściwie rozkaz replay, więc idę po kanister, po prostu. Tak. Więc po prostu idę tam. Raz, dwa, trzy. Cztery. No cztery, po prostu jestem tu i tyle. Przygotowany na to, że będę mógł za chwilę wziąć sobie. I karcioszka, od razu karcioszka. Tak co się, co się dzieje? Rozkaz. Jest rozkaz 937. Dla każdy gracz traci jeden złom. No to dobrze, że się nie... Tak. My akurat nie mieliśmy żadnego złomu, także tak. Jest okej, ale niestety Parker stracił złom i musiał... Ale ja sobie zaraz znajdę nowy. Jeżeli Ash jest na statku, a jest na statku, musimy go przesunąć o dwa pola. Czyli najbliżej. I on niestety najbliżej. Miał to do siebie, że on wchodził tutaj drabiną, schodził tu. I tutaj jest ze złomem. Ale on a, ma... tak, od razu aha. Złom i zbieram. No albo możemy zdecydować, bo jeżeli tak, jest remis, to może zdecydować, że wejdzie tu i zabierze ten złom. Tak, bo tam i tak idziemy, to bardziej nam się opłaca, żeby on tam no bo tak, bo to ma raz, dwa, trzy, to ma okej, okay. No to... Ale pamiętajcie, że my musimy być tutaj w Medic Bayu. Nie, to jest galerii. Okej, okay. No to nas nie dotyczy. Dobra, to ja uważam, że ale lepiej, tu żeby musimy tu... lepiej, żeby tutaj tak, przyszedł. Tak, możemy go tu wysłać, bez remis, jeżeli chodzi o długość trasy. Zabierze on to. Wyszedł stąd i rozmyślił się i wraca z powrotem. Mhm. Jeżeli on tam wejdzie, to wtedy rozumiem, że zabiera jeszcze jedna wtedy. Rzecz, zabiera jak zło. Aż tu wejdzie, to nie odsłania tego, nie, tak? Nie, tylko on my. Nie, on jego to nie... A szkoda. No, to byłoby dobre, jakby coś go tam wystraszyło. Sztuczna inteligencja, tutaj jakby nie pokonamy go niestety w tym przypadku. No tak, bo rozumiem, że jakbym wszedł sobie tu, to proszę by bardzo, to. Zabiera, tutaj nie ma się, słuchajcie, co szczypać. A, dobra. Nie, bo myślałem wiecie, będziemy 10 minut dyskutować, czy aż ma wejść do tego, czy tego. Wszedł tu i zabrał dwa skrapy, proszę bardzo. Teraz idzie Dallas. Dallas miał takie zadanie, że miał żeby biegać. Złom, pierwsza akcja, druga, trzecia, czwarta, piąta. Wróciłem z powrotem, ja w razie czego mam dla ciebie, Klaudio, więc jeżeli ty do mnie podejdziesz i wejdziesz tak zwanego trade'a, czyli wymianę handlową, to wtedy mogę ci ten złom przekazać. I może uda nam się teraz zaliczyć nawet zadanko. Dobrze, Marcinie, zobaczymy, co się teraz dzieje, co wywołałeś, czy wywołałeś burzę. No nie, jest na razie spokojnie, jest spokój, obcy chodzi, szuka, wącha, ale jeszcze jak nas dobrze. Nie widzi. To też jest takie typowe dla atmosfery tego filmu. W ogóle uważam, że ta gra w swojej prostocie, ale w swoich założeniach bardzo dobrze oddaje klimat filmu i to, co się dzieje na statku Nostromo. Uwaga, porusza się o jeden, więc on idzie w twoim kierunku niestety.
No ale spokojnie. Ale dobrze, bo ja uciekam stamtąd. To dobrze, że jest z tej strony, a nie no zostaje, tak, nie? Zdecydowanie. Bo my tu idziemy. Bo my idziemy w tym kierunku. Hypersleep. Tak, więc Hypersleep pojawiają się dwa skrapy. Hypersleep na samej jest górze. Tam. O, nie przychodzi. Odzyskam. Pięknie. Super. Cudownie. No i dodatkowo włas tam się pojawia. Włas. Ale to jak już wyjdziesz, to go otwierasz, czy od razu go otwierasz? Bo jak drugi raz, ja bym powiedziała. Jak tam wejdziesz drugi raz, to otwierasz. Jak tam wejdę jeszcze raz, to nie otwieram go teraz. Dobrze. Tak. To była moja akcja, proszę bardzo, Klaudio, to jest twój ruch, to jest twoja chwila prawdy. Dobrze, no to ja wracam. Akurat cztery ruchy, nie? Raz, dwa. Uwaga, robimy tak. Raz. Raz, dwa, trzy. I wchodzimy w trade'a, tak? W twoją ostatnią akcję, ja ci przekazuję jeden złom. Proszę bardzo, i kładziesz go po prostu na swojej planszy, gdziekolwiek chcesz. Bo dobra. Bo wchodzi jako... Tak? Dobra, jakbym miała się właśnie dowalić do zasad, to nie wydaje mi się, że ty możesz, bo tu jest, że na mojej akcji możesz... A, give or take, okej, dobra. Bo możesz ja to zadać albo oddać. Okej, dobra, możemy to jednak się wymieniać tak. w dowolnej wymianie. No to dobra. Się nie, dobra jest, nie? To jest każde słowo. No tak, bo to ja bym powiedziała, że to jest, no, że dajesz komuś. Jest. No dlatego przykładamy bardzo dużą uwagę do tego, żeby instrukcje były czytelne, jasne w każdym aspekcie, bo bardzo często się zdarza, że gramy 15 partię i pojawia się coś na planszy, co na przykład sam autor nawet nie przewidział. Tak, ta gra niestety pod względem instrukcji wymaga korekty, ale o tym później powiemy. Będziemy o tym rozmawiać. Dobrze, to teraz tak, przeczytamy dla ciebie kartę. Dobrze? O dobra, uwaga. Jest rozkaz 937. Czyli aż. Każdy z nas traci jeden złom. Najgorzej. No. Ale ty będziesz miał trzy. Ja będę miał aż trzy. Dobrze, to jest więc plus. Spoko, przyjdę z trzema do was. Spokojnie, jakby... Tyle biegaliśmy o te złomy. No dobra, no to straciliśmy. No. Aż zrobił swoje coś, niestety. Coś mówiły, Asza, że to będzie proste zadanie. Jednak trudna ta gra. Musimy, słuchajcie, Asza przesunąć o dwa pola, więc on robi dokładnie to samo co wcześniej, czyli po prostu podróżuje w stronę tam, gdzie może nam szkodzić ze złomem. Tak, bo Aż zawsze idzie albo w kierunku złomu, albo w kierunku załogi. No dobrze, no to Klaudia, to teraz ja. No to co? No to ja oczywiście biorę skrap. Pierwsza moja akcja. To poczekaj, Piotrze, to ja będę miał jedno pytanie. No. Bo jeżeli rozmawiamy. Mamy tutaj moduł Asza, czyli sztucznej inteligencji. I bardzo mnie interesuje temat związany właśnie ze sztuczną inteligencją, która jest wykorzystywana w szachach. Wiemy o tym, że już dawno powstał program, który jest w stanie położyć każdego szachistę na łopatki. Czy nie masz takiego wrażenia, że zawód szachisty niedługo przestanie mieć w ogóle sens? No bo jeżeli wygrywa z nami oprogramowanie, które możemy mieć w komputerze, no to w czym tkwi tutaj ta rywalizacja między maszyną a człowiekiem? Czy to jest, wiesz... Ale my nie gramy z maszyną, my właśnie gramy człowiek przeciwko człowiek. A grałaś z maszyną? W sensie ćwiczysz na przykład, może rozwijając twoje pytanie, czy zdarzyło ci się właśnie grać ze sztuczną inteligencją, albo czy może wykorzystujesz ją w inny sposób? I czy można ją zaskoczyć jako jakiś? Na komputerze mój program szachowy, tam ChessBase, mam swoje notatki. Powiedzmy, chcę przeanalizować partię swoją, tak, z turnieju. No to wpisuję partię, włączam tego mojego, tak jak mówię, pomocnika, czyli engine szachowy, silnik szachowy, analizujący. On po prostu pokazuje mi też ocenę pozycji, na przykład, że ten ruch, on po prostu bardzo szybko liczy taktycznie. On jest w stanie, program szachowy, jeśli ustawimy pozycję mat w trzech, to ja muszę jednak poszukać, gdzie jest ten mat w trzech, zajmie mi to, zależy od poziomu zadania, no ale powiedzmy parę minut. Aha, czyli on przewiduje przyszłość, on przewiduje to, co z danych układów można najszybciej dojść do tego szachu. I co jest według niego najlepsze, na przykład, że w tym momencie on pokazuje, że w 15 ruchu mogłam zagrać skoczkiem w lewo, a nie w prawo, czyli na skrzydło królewskie, a nie hetmańskie powiedzmy. Ja zagrałam w partii na hetmańskie, bo to był mój właśnie pomysł na tę partię, a on jednak mówi, że na królewskie było lepsze, bo ma pomysł, że właśnie skoczkiem iść tam i coś atakować innego, nie? No tak, ale z drugiej strony zawsze jest jeszcze coś takiego, że jest ten rywal, który może podjąć też zupełnie inną decyzję. Oczywiście nie, to mówimy teraz, tylko i wyłącznie o silniku analizującym, tak? Że on jest, ja to mu nazywam pomocnikiem i często nawet jak mam zajęcia z uczniami, wiadomo, tak jak teraz sobie, to teraz jakbyśmy tu grali w grę, tak? Gramy w grę i myślimy sobie o tym, co zrobiliśmy. W tym momencie odpalamy engine szachowy, silnik. I on by nam podpowiedział, słuchajcie, lepiej było pójść w lewo czy w prawo. Może jest taka aplikacja. Czyli najlepiej, żeby... czyli teraz musimy obliczyć, gdzie mamy stanąć, żeby na przykład obcy nas nie dotknął. Tak, i on to jest w stanie obliczyć. Wiadomo, no on też tutaj jest trochę większej zmiennych, ale chodzi o sam najlepszy, w tym danym momencie najlepszy ruch. I on właśnie pokazuje, że na przykład najlepszy jest tutaj, według niego przeciwnik najlepszy ruch tak odpowie, no i w tym momencie na przykład ocena jest tam, no to już będziemy bardziej się skupiać, ale na przykład plus jeden, czyli to jest bardzo dużo dla białych, nie? Okej, czyli tak powinnam zagrać, a mój ruch sprowadził do tego, że było 0-0-0.
0, czyli pozycja nagle równa, więc miałam po prostu lepszy ruch. I silniki analizujące po prostu to jest bardziej pomocnik, nie? Okej, czyli jak dobrze zaczynam rozumieć, to żeby grać w szachy trzeba mieć fantastyczną pamięć. Niekoniecznie. Okej, mamy to. Nie, niekoniecznie. Słuchajcie, jeżeli macie słabą pamięć, nie, zapraszamy do szachów. Tak. Możecie grać. Może po pierwsze rozwija. Szachy rozwijają pamięć, koncentrację, logiczne myślenie, właśnie to analizowanie, przewidywanie do przodu naprawdę są fantastycznym narzędziem czyli pod każdym względem. Dokładnie tak samo jak planszówki. Tak. Czyli wracamy na nostromo i teraz właśnie będziemy analizować i dokładnie musimy przemyśleć. W tym przypadku mój ruch. Piotra ruch. Odpalam engine. Dokładnie i lecimy. Ja myślę, że jesteśmy w stanie w tej rundzie, jeżeli karty nam pozwolą oczywiście, jesteśmy w stanie załatwić to zadanie. Ja myślę, jak już tam jestem na górze, to tak, myślę, że wezmę scrapy, czyli wezmę złom. Zabierz złom. No chyba, że karta znów wejdzie, ale to zawsze może wchodzić, niestety. I jak już tu jestem, to też wezmę od razu drugą akcją butlę. Wiem, że za chwilę moglibyście coś powiedzieć, że Piotr robisz źle, ale... Nie, jest dobrze. Więc dwie akcje zrobione. Nasz system analityczny stwierdził, że to było bardzo dobre posunięcie. Tak. Mam jeszcze dwie akcje. Macie jakiś pomysł, co mogę zrobić? No albo iść, ale i tak tam jakby... nie wiem. No. A czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Ja myślę, że Asz nam nie będzie mocno zagrażał. No dobra, to idź. Więc ja myślę, żebyś poszedł, bo no, dużo kart Asza już wyszło. On już był mocno tutaj wyeksploatowany, więc myślę, że mamy szansę zrealizować to zadanie jak najszybciej. No dobra, no to raz i dwa. I koniec tak mojej tury. Wybierasz kartę patrzę, wydarzenie. Co się dzieje. Cyk. Jest cisza. Jest cisza. Jest cisza, ale porusza się. Czyli porusza się o jeden, czyli on będzie teraz szedł, rozumiem, tutaj ma najbliżej. No tak, idzie do nas oczywiście. Idzie tu. Tak. To dobrze, będziemy uciekać. Tak, i teraz tak, mother, czyli matka. Matka, tam będą dwa złomy leżą i mamy tutaj drzwi niespodziankę. Ale mi się teraz przypomniało a propos filmu. Słuchajcie, Klaudia, uwaga, nie widziała filmu. Nadrobi spokojnie po rozgrywce. Bardzo mi się podoba ten dźwięk tych komputerów, pamiętasz? Jakieś takie stare routery, serwery. Tak, takie, tak, stary. Więc to, tam ten dźwięk jest, super. Drzwi się pojawiają losowe tutaj, więc jak otworzymy, to coś się wydarzy. Dobra, okej. Okay. No i co, teraz jestem teraz w takiej sytuacji. No nie, no musisz czekać już. Jak już tyle zrobiliśmy, żeby te złomy do nas tu dotarły, no to chyba nie ma sensu się ruszać. Bo jak uciekniesz nam, no to znowu kolejną rundę zmarnujemy. No tak, bo rozumiem, że ty niesiesz nam złom. Tak. Ja idę, mam aż trzy. Będę miał, mogę mieć trzy, nie? Dobra, słuchajcie, postanowiliśmy, to ja po prostu nic nie robię. Pasuje całkowicie. Tylko kartę w takim razie. Bo ty nie masz akcji żadnej dodatkowej, cechy swojej, niestety. No nie dobra, mam, nie mam. Masz po prostu no, pięć więc akcji. Dobieramy po prostu kartę wydarzenia. Uwaga, jest polowanie. Polowanie. Obcy porusza się o dwa, czyli wchodzi po drabinie, idzie tu. Dwa. Jest blisko. Tak, no to w zasadzie tyle. To tyle. Tak jest. I gdyby on wszedł do nas, to by niestety atakował za 4, czy byśmy stracili aż 4 morale. Bo jak on atakuje i jak jest polowanie... Nawet nieważne, że są 3 osoby, nie, jest 12. Nie, 4. Po prostu atakuje nas, po tak prostu jest. Tracimy. To jest bardzo trudna sytuacja, dlatego że, Klaudio, po twojej akcji on do nas wejdzie. Tak. Bardzo prawdopodobne, że się tutaj pojawi, więc będziemy musieli stąd uciekać. I nie zrealizujemy zadania, o które nam chodzi od samego początku. Tak. Czekaj, a czemu będziemy musieli stąd uciekać? Bo za każdym razem, kiedy atakuje nas obcy, aha, to oprócz tego, że zabiera nam morale, to dodatkowo my musimy system uciec. Mówi, że każda postać musi się poruszyć o 3 pola. Okej, okay, musi. Musi się poruszyć niestety, o 3 pola. No może... Czyli lepiej, żebym uciekała w tym momencie? Czasami to pomaga. Tak, w sensie, że wiesz, że możemy czasami szybko gdzieś sobie pobiec. No to biegnijmy teraz tutaj w takim razie. No workshop. Właśnie, to jeżeli... A, dobra, to tak bo wiecie, to nam chyba nie ucieknie, że tak, bo skupiliśmy się na jednym. Zaczyna się! Dobra, przegramy, wiemy o tym, to już wiemy o co chodzi. Dobra, słuchajcie, graliśmy 7 rund, żeby powiedzieć, dobra, to może później zrobimy to zadanie, przecież nam nie ucieknie. Zacznijmy, zacznijmy od nowa tę grę. Złom nam nie ucieka w ogóle. No nie, dobra, ucieka złom, dobra, macie rację, ucieka złom. W sensie, tutaj każda rzecz w tej grze jest ważna, ruch. To w jakiej jesteśmy części statku, to wszystko ma istotę. No dobra, to decyzja. W sensie tak, no obcy był bardzo blisko tego wtedy, więc ciężko było tam iść, zmieniło no ale się. Zmieniło się, więc no zmieniło dobra, się. Uciekamy. Więc co robisz? Czy rzeczywiście chcesz uciec stąd, żeby później nie uciekać, czy nie no, w sumie to chyba... A jak aż wejdzie do pokoju, gdzie ja jestem, to on też znowu zabiera... Zabiera tobie no złom, albo tobie złom, albo tracimy jedną morale. Ja, jeżeli to będzie twoja decyzja, ale może rzeczywiście lepiej jest znów może tutaj wziąć, sobie to wziąć i no to czemu nie lepiej to wziąć? Albo i to. I tu kierować się do workshopu. Zobacz, to jest Piotr, u ciebie to jest jedna akcja, że jesteś w tym pomieszczeniu. Ale on już ma dwa złomy, jemu niepotrzebne. No. A no nie, ale ma bliżej do workshopu, to teraz jesteśmy praktycznie to w stanie... To idziemy do workshopu, tak, rozumiem to zadanie, tak? Że musimy w workshopie.
to, znaleźć. Gdzie to było? Z workshopy to w ogóle musimy tam po prostu wejść. Tak, tylko wejść. Po prostu musimy tam być. No dobra, słuchajcie, no to po prostu. Zmiana planów. No zmiana planów, no tak. Musimy zmienić plan, no ja bo obcy nas atakuje, więc wszyscy musimy po prostu będzie do workshopu. Tak. Idziesz do workshopu, czy idziesz tu? Raz, dwa, trzy. I teraz niestety najpierw to otwieramy drzwi. Okej, okay, uwaga. To może ty sobie zobaczyć, by nikt to był. Właz się otwiera. I co widzisz? I co widzisz tam? Włas. Pusty. Spoko, pusty. Nic się nie wydarzyło. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nic się nie wydarzyło. Yeah. Więc masz jeszcze jedną akcję, możesz zdecydować, co z tego bierzesz. Bierzesz albo idziesz, nie? Nie możesz wziąć już butli, bo jedną masz. Tak, tak, tak. Albo możesz iść po prostu do przodu. Brać ten złom i ruszać, ale i tak aż go weźmie. Dobra, jakby się ruszył. No. No to dobra, to weźmie. Ale też możesz stracić ten, chociaż nie, na razie chyba nie stracisz. Tak? Jest karta taka, która mówi, że odrzucamy złom. Oczywiście. Może być taka sytuacja. Okej, okay. No to nie, to nie wiem. Okej, okay. No to jest właśnie ta gra. Czekaj, aha. Bo myślę, a tobie może dam, żebyś uciekł, bo w razie jakby potwór miał o jedno, to może cię przesunę o jedno. Możesz mnie przesunąć, Słuchajcie. Ja w, możesz mnie przesunąć o jedno, tak. Uwaga, ja wtedy od razu wejdę do workshopu. Ja może o czymś przypomnę nie. tylko, uwaga, no. W tej grze też możemy robić przedmioty. Ja wiem, że skrap jest dla nas ważny w kontekście misji, aha. ale pamiętajmy, że możemy aha. też robić pomoce. Możemy, nie? możemy, tak. Więc zwróćmy sobie też uwagę na to, co by nam się w tej sytuacji pomogło. Na pewno latarka. To od razu, no tak, bo latarka no tak. zmniejsza nam spadek morali, gdyby cokolwiek się wydarzyło. Tak, 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 bo słuchajcie, dla was informacja, mamy różne przedmioty, które wykonujemy ze skrapów, czyli sobie robimy takie połączenia tych rzeczy, żeby stworzyć coś nowego i możemy mieć różne, możemy mieć miotacz ognia, który będzie na przykład odstraszał właśnie obcego. Będzie też właśnie rzecz, która potrafi odpychać nam obcego. Mamy latarkę, która potrafi nam morale redukować, kiedy będziemy je otrzymywać. Więc no jest sporo opcji. Jest sporo opcji. Teraz się skupiamy, żeby iść do tego workshopu, tak? Czy... Dobra. Znaczy tak, zresztą tak czy siak bym cię przesunęła, bo w razie jak będzie karta potwora, to on może się ruszyć o jedno, więc i tak cię zje, a może uda się nam ucieknąć. Mhm. Znaczy jeżeli, powiem szczerze, że jeżeli on wejdzie na moje pole i będę musiał się poruszyć, to dla mnie jest taki impuls, że ja się po prostu poruszę o trzy. Przyspieszy tracimy morale, tracimy ale... jedną morale na początek. O, czy to jest ważne, bo i tak tu wejdziesz. On tak już wejdzie. Słuchajcie, on teraz wejdzie na mnie i tak. On tak więc wejdzie. Ty patrz na siebie teraz i rób swoje rzeczy. Ale nie zabierz nam morali. No bo ja i tak co, albo pójdę tu, albo wezmę... Albo weźmiesz złom, tak. Wezmę złom, no tak, bo nawet jakbyś mu rozkazała, żeby on na przykład, nie wiem, gdzieś poszedł, to tak dużo nie zmieni, bo on minimum za dwa się może poruszyć. No, musisz podjąć decyzję. I dobra, ja dajesz mi akcję, tak? Dobra, tak. To ja się przesuwam liczę tutaj. Liczę na to, że będzie o jeden. Ja się jedno przesunąłem. Dobrze, to teraz tak, kartę wydarzenia dla ciebie, czytamy, uwaga. Jest cisza. Na mostku pojawia się jeden złom, dobrze, obcego twoje. Przesuwamy o jedno pole. Twoje wyszło. Brawo! I na mostku tutaj kładziemy jeden złom i jedne drzwi, Piotrze. Złom? Tak, mostek, i drzwi. Mhm. I włas, Marcin. To jest włas, tak się nazywa. Dokładnie. Włas. 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 A każdy włas ma drzwi. Bo tam się włazi. Tam się włazi w drzwi. Dobrze, Piotrze, teraz twój ruch. Proszę bardzo. Mhm. Ty, Parker, lecisz. Parker jest tutaj. Ja mam blisko Asha i ja chciałem. Mamy idziesz spotykać tu? Się tu, więc tak, idę raz. Tak. Mam jeszcze trzy akcje. I zbuduj latarkę może w czwartym. W takim chcemy razie. Latarkę? A co mówiliśmy, chcemy że chcemy. Ogólnie inżynier powinien najwięcej budować. Tak, rzeczy, to masz tanie rzeczy, te tanie rzeczy to możesz robisz. Zawsze sobie to. To proszę. Weź wszystkie złomy z tego pola okay. i wejdź. Już masz cztery. I w następnym ruchu złomujesz. Poczekaj, to była która moja akcja? To była pierwsza, druga wzięcie złomu, tak. Masz jeszcze dwie akcje. Trzeci, czwarty. Mhm. I jesteś tam, gdzie masz być. I jestem, no dobra, no to jestem. Cyk. I otwierasz dobra. Drzwi. Bo to że jesteś, to nie oznacza, że, że jesteś. Ale wszedłem, trudno. Trzeba tam być, tak i tak musimy odkryć. Tak, to prawda, to prawda. Więc otwierają się wrota, puste. Nic nie ma. Super. Pięknie, o to chodzi właśnie. Właśnie, to ja mam pytanie do ciebie, teraz kończę za swoją turę. Tylko karta. Wtedy ale skończymy turę. Tak, dobra, to powiedz. Jest cisza w Erloku. Bardzo dobrze. Czyli obcego po prostu przesuwamy o jeden punkt tutaj i dzięki temu ja jako Dallas będę musiał uciec. Tak, uwaga, morale spada nam o dwa zgodnie z kartą. I ja idę o trzy. Raz, dwa, trzy. Mhm. Tu przybiegłem. No i w Erloku mamy dwa złomu. Erlok, gdzie Erlok jest Erlok? Chyba jest, gdzieś tutaj był Erlok. Na górze tu, był. Tutaj jest. Tu jest. I jeden włas. I jeden włas. I teraz pytaj, Piotrze. Szachy to jest gra, w której trzeba rozplanować swoje ruchy. W której trzeba wyobrazić sobie, jak te piony chodzą na szachownicy. A czy na przykład nie przeszkadza ci, bo wiemy, że grasz też gry planszowe, czy nie przeszkadzają ci gry planszowe, w których jest duży poziom losowości? Czyli rzeczy, których nie możesz przewidzieć.
Nie, też lubię takie gry. W sensie ogólnie lubię rywalizację, lubię gry, lubię trochę hazard, jakby nie patrzeć. Jak tylko się z kimś często, nawet w dyskusji mamy inne zdanie, to mówię co, zakład? Okay. Tak jest, także nie ma to problemu, po prostu to jest totalnie inny rodzaj, nie, gry. Rozumiem, czyli jeżeli w grze jest, nie wiem, rzut kością, albo na przykład właśnie jakieś dobieranie kart i ty nie wiesz, co tam będzie, to tobie to nie przeszkadza, że nad czymś nie panujesz? Nie, to nawet może, dla mnie przynajmniej jest nawet ciekawiej, że jest, ale wiem, że są osoby, zwłaszcza to nawet w moim gronie, aha, też szachiści, którzy właśnie nie bardzo lubią takie rzeczy. Okay. A mi nie, nawet dla mnie to jest większy fan, no bo nie wiadomo. No, tak czasami właśnie jest czynnik losowości, nie? Więc spoko. Bo to jest tak, losowość jest zabawna, prawda? Czyli bawimy się, spędzamy sobie, tak, ale o co mi chodzi, że jeżeli się bawimy, to jesteśmy w stanie zaakceptować losowość, ale jeżeli już walczymy na poważnie sportowe, jak w szachach, tak, no to nie możemy postawić na to, że no, los spowodował, że przegrałem. Ja, nie, no to jasne, że tak, nie, no to już inna rzecz, a mówimy o planszówkach, które ja się rzeczywiście bawię. Traktujemy jako zabawę, jasne. Tak. Dobra, więc słuchajcie, dobra, jesteśmy w sytuacji, że Parker dobiegł, gdzie jest Dallas, oczywiście został poruszony przez obcego. Dobra, to ja myślę, że to, co my mieliśmy zrobić, mieliśmy się spotkać tutaj i ja znowu nic nie będę robił bez sensu. Po prostu wezmę złom. Tak. Więc ja wchodzę tutaj, zabieram sobie w drugiej akcji ten złom na siebie. Czy ja coś mogę z tego jednego złomu zrobić? Myślę, że chyba nie. Nie, to jest za nie mało. Minimum dwa. Mogę zrobić na przykład za jeden złom, mogę sobie wziąć i zrobić sobie pojemnik na kota. Dobra, a jedna rzecz? Możesz. A nie możesz na przykład, bo to jest dopiero twój drugi ruch, tak, wziąć od Piotra złom i zbudować? To jest świetny pomysł. Brawo! No. Brawo, brawo. To jest dobry pomysł. Piotrze, możemy na to postać, żebyś dał mi jeden złom. Ja bym sobie tą latarkę zrobił. Albo nawet więcej. Coś lepszego. Albo coś lepszego. Nie, latarka jest bardzo dobra, bo ona będzie nam obniżać morale przy atakowaniu. I ktoś na pewno latarkę jedną musi mieć. Chyba, że... A ile kosztuje biotacz ognia? No, 4. 4. No ale możesz już, możecie, możemy sporo w tym momencie. Zaszalejemy. Ale możemy już w tym momencie go zbudować. Pamiętaj, że... Zrób to jeszcze raz. Może to zrobimy. Bo to jest całkiem spoko broń. Jak wiecie, na statku Ronstromu w ogóle nie było broni i musieli sobie tam kombinować. To słuchaj, sprawia, masz dużo złomu, spod... dawaj. To daj ja mi jeszcze myślę, 3. Zwłaszcza, że mówiliście, może być karta, jeszcze, która jeszcze nam zabierze. Jeszcze dwa musi być. Jeden mi zostawić. Dobra. To tak, mam 4. W ramach swojej akcji oczywiście tworzę ten przedmiot tutaj, który dwa użycia będę mógł z niego skorzystać. Tak. I będę dzięki temu mógł odstraszać po prostu obcego. I co należy pamiętać, o czym musisz pamiętać, że to wykorzystuje akcję, bo te wszystkie 3 przedmioty wykorzystują, te 3 nie wykorzystują akcji. Raz, 2, 3, mam jeszze 2 akcje. Ło, to może podnieść, bo to też nam się przyda. Nie, nie mogę. Każdy z nas już ma butle, więc już nic z tym nie zauważyłem. Zrobimy. Dobra. Więc dziękuję bardzo. Tyle, co mogłem zrobić. Dobieramy kartę wydarzenia. Uwaga, cisza. Jest. Obcy oczywiście porusza się o 1, bo on sobie chodzi i poluje. I w Docking Bayu rzucamy 2 złomu i 1. Docking Bay, czyli to jest przy nim wchodzi. Tutaj, tak. I pojawiają się wrota. I wrota śluza się pojawiają. Tak jest. Dobra. Ups. I Klaudio, proszę bardzo, to będzie teraz twój ruch. No to ja dużego wyboru nie mam, więc idę do was. Raz, dwa. I misja. Misja została zrobiona, Piotrze. Yeah. Piotrze, spotkaliśmy się tutaj. To jest na górze. Tak, to chodziło o to, że zostało coś zniszczone i poszliśmy do warsztatu zobaczyć, co zostało zniszczone. Czy dokładnie tak jak w filmie, bo statek został uszkodzony, coś tam się uszkodziło i my teraz szukamy przyczyny. Szukaliśmy przyczyny, udało nam się zlokalizować przyczynę, więc ty jako główny mechanik tak naprawdę będziesz teraz to naprawiał. Spokojnie, naprawię to, jakby dam radę. No. Dobra, jako że też musimy zostawić dwa tam. Kanistry, on, gdzie? Tu. Tak, a obcy idzie do nas blisko tutaj, to idźmy tamtędy. Co? Dołem! Idziemy dołem. Zgadza się. Tylko słuchajcie, problem jest taki, że jeśli ja się ruszę, to on i tak tu przyjdzie, bo on już jest tutaj. No, jest ale blisko. To dzięki temu, że... A, ruszymy się 3. Tak, a ja go potem poparzę ogniem i on sobie pójdzie do Nesta, nie? Tak, bo jaki masz obszar... Ale Nest nam nie przeszkadza. W sensie, no daleko go nie... Wiesz, to Nest jest... Inaczej, chodzi o to, że możemy wykorzystać wejście obcego, oczywiście spadnie na morale, ale możemy wykorzystać, że o te 3 pola możemy się poruszyć, za darmo. Mhm. To sobie. Okej, okay, czyli dojdzie do tego redukcji, to może ja w tej turze też bym zrobił sobie latarkę, żeby się przygotowali. Tak, to na pewno. Się, tak. To jest dobry pomysł. Zwłaszcza, że masz 1, nie? No to proszę, działaj.
Czyli idę tam, tak? Czy idź, tak. Ile ci zostało akcji? Dwie. Dwie akcje ci zostały, okej. Okay. Albo, a możemy po jednym się poruszyć? Ja ty możesz pójść jeden i dać komuś ruch, oczywiście. Bo znowu, jeśli będzie cisza, to on się ruszy tylko o jedno i ominiemy go. Nie, bo jeżeli on będzie stał w tym korytarzu i będzie wejdziemy na niego, to wtedy od razu tracisz turę i musisz uciekać. Po prostu ja zapomniałam o tym, myślałam, że jak tu jest i zrobimy pięć, to go omijamy, ale okej, jeśli nie, to... Nie możemy go w ten sposób nie możemy omijać. Czy tu kończysz swój ruch? Dobra, to uwaga. Może się okazać, że teraz pobiegasz sobie trochę. Dobra. No, obcy poluje. I to poważna sprawa, bo będziemy mieć cztery morale tracić. No, a nie mamy latarki. Czyli tak, on idzie o dwa, więc on przyszedł do ciebie tu. I teraz tracimy cztery morale. Raz, dwa, trzy, cztery, więc zegar tyka. A teraz ty masz możliwość, masz teraz możliwość uciec, poruszyć się o trzy pola. No to idziemy tam, nie? Tu? Zostawić. Tak. Dobra. Raz, dwa, trzy. Srogi koszt. Pamiętajmy, że on teraz będzie szedł w tę stronę. Ma najbliżej, a my stracimy akcję tak naprawdę, bo biegniemy do niego i będziemy musieli biec. Okej, chyba że... I tutaj musimy dobiec, nie? Bo jeżeli tu wejdziemy, to dobra, możemy biec z górą. Tak, pamiętaj, że masz miotacz ognia i tak. Możesz go... Tak, i tak spłoszyć do nest. I ja bym spróbowała, że ja bym tak zrobiła właśnie, że nie ruszamy. Dobre, się. Dobre. Spróbujemy poczekać. No. Dobrze, Piotrze, twój ruch, proszę bardzo. No działaj. Ruch. Okej, bo twój miotacz ognia jaki ma zasięg? Wiem co zrób. Może weź złom, możesz akcję złom i latarkę. Bo i tak jesteśmy blisko jego, to więc możemy. A dodatkowo mogę dać ci teraz, możemy się wymienić, jak zrobimy wymienić, to ty dasz mi latarkę, ja dam ci intercetę i ty strzelisz. Pamiętaj, że użycie tego też jest kosztem, nie? Dla mnie akcją. No dobra. Czyli co, robię sobie tak, robię sobie pierwsza akcja. Ty w ogóle to robisz tak, w ramach swojej akcji... Robię sobie skrapa, zamieniam sobie skrapy na latarkę. Tak jest. Biorę sobie tę latarkę. Masz latarkę. I masz jeszcze dwie akcje. Mam dwie akcje. No. Dobra. No. Jeżeli się teraz ze mną wymienisz, to możemy... Trzecia akcja. To ty wtedy w niego strzelisz, a ja mam wtedy pięć akcji do biegu. Mogę biec. Ale właśnie będzie daleko... Nie, ja go do nesta odsyłam. Ale ja mówię o sobie, że ja wtedy będę miał pięć akcji, żeby biec w tym sensie. Okay. Ale Piotr będzie miał daleko. Więc ja bym teraz jednak latarki nie robiła, bo ja myślałam, żeby go odepchnąć, zapomniałam o tym. No. To może zróbmy tak, w pierwszej akcji dostaniesz, odepchniesz go i już będziesz tu dwa i uciekał, czy nie? Bo on i tak tu wróci. Więc jakby... No wróci, a jak wróci, no to chyba lepiej, żebyśmy zredukowali. Ale my możemy iść górą, nie musimy iść tędy, możemy iść górą. Jeżeli on będzie tutaj, no to my wtedy mamy po prostu... Chodzi o to, żeby stąd go zabrać, żebyśmy mieli drogę do góry. To tylko o to chodzi. Bo jeżeli on będzie stąd, to prawda jest taka, że my możemy, nie musimy iść tędy i go tu spotkamy, tylko możemy iść sobie górą. Tak, ale on teraz ma najbliżej... Aha, ma najbliżej do mnie, chodzi, to może nie? go odciągnąć. Powinniśmy się powymieniać, nie? Tak. Że ja ci dam to i ty strzelisz w niego, żeby nam drogę oczyścić. Dobra, bo planujemy co? Uciec od niego. Uciec. Oczyścić drogę, żebyśmy mogli biec. Czyli chcemy, żeby on był tutaj, wtedy mamy drogę, uciekamy do góry. Tak jest, proszę Piotrze, nawet dobra, nie ma dzięki. Co wiesz, bo to jest, zobacz, masz miotacz ognia. Kolejna filmowa akcja. To jest pierwsza tutaj, akcja, druga pierwsza akcja to strzelasz. Druga akcja używam, czyli będzie zasada jest taka, że musi być trzy pola od niego, czyli tutaj są dwa pola, więc ten sobie ucieka do... My go odstraszamy ogniem. On się przestraszył ognia i wrócił do swojego gniazda. Tak. Ja użyłem, więc mogę jeszcze raz to użyć w przyszłych turach. Bo to jest jedna razówka. Się... Znaczy, to było dwurazówka. To dodatkowo była akcja. Tak, i masz teraz dwie akcje, Piotrze. I mam dwie akcje. No i idziesz. Tak, no to idę po prostu. Raz, dwa... I koniec. I koniec. I przez to, że użyłeś miotacza ognia i on uciekł do swojego... Nie używam karty. Nie ciągniesz kart z wydarzeń. Więc to jest ważne akurat. To jest duże ułatwienie dla nas. No dobrze. Dobra, to teraz mój szybki ruch jest taki, że ja w ramach swojej akcji robię tak. Raz, dwa, trzy. I zostaw tutaj od razu butlę. Otwieram, nie ma nic. Dobra. Więc to teraz trzeba będzie potasować. Zostaw butlę, bo tu też trzeba. Tu zostawiamy butlę w docking baju. W docking baju. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Bo idziemy, rozumiem. To poczekajcie, ale to ja złomy, no ja złom zabieram w ramach tej akcji. Zabrany, oczywiście, że tak. Proszę bardzo, dobieram kartę. To szybko trzeba grać. Cisza, w medbaju jest... on się poruszał jeden, obcy, super. Proszę bardzo. I w medbaju, czyli w ambulatorium, kładziemy dwa złomu. Okay. I jedne drzwi. Jakbyśmy mogli to przemieszać, jakbyś mogła Klaudio wylosować wylosuj, jeden włas. A tutaj dwa, tak? Wchodzą. Nie patrzę. Dobra, gdzie? Jest włas wybrany? Tu. Tutaj, tak jest, dobra. Proszę bardzo. Teraz ja. Tak. No to ja idę do góry. Tak tam. Uwaga, idziesz do góry, to robisz tak. Tak. Raz. Zostawiam. Zostawiasz butlę, bo musimy dwa, tu zostawić, dwie butle musimy. Trzy, cztery.
I jesteś tutaj. Masz złom? Ja zaś ci przyniosę złom. Dobra. Tak. Ja też mam złom, więc spoko, zrobię następny. Jestem wytwarzaczem złomu. Dobrze, to słuchaj, to tak prawda jest taka, że teraz ciągniemy ci kartę wydarzeń. Bo została ci jakaś akcja jeszcze? Nie, cztery, no. Tylko liczę, czy nie lepiej mi zostać o jedno, jak szybko tam będziemy. Myślę, że mogłabyś dać Piotrowi, żeby tam był. Tak, bo jest bliżej od tego, nie? Więc cofnij mi o jedno, bo i tak nie zdążymy wejść. Cofam o jedno i ty dajesz mu rozkaz, że może swojej umiejętności, że może wejść od razu wejść tu. Bo ja przychodząc do was, w ogóle zakończymy ten... To jest współpraca! To jest kooperacja! Tak się gra! I teraz Piotr zostawi też tutaj, więc jeszcze w ogóle drugi zrobimy. Dwa, prawda? Ja zrobię zaraz, za chwilę. Uwaga! Cisza. Cisza. Dziś ten ogon obcego się przewija tutaj w naszej w galei. Pojawia się... On się porusza o jeden, więc idzie oczywiście do tego korytarza. I w galei musimy położyć dwa. Tu. Tutaj. O, przy nas. Dwa złoże, ale wrota się pojawiają. Śluza. No dobra, ale powiedzmy, że... Powiedzmy, że będą puste. Dokładnie. Trudne jest życie z szachów? Zależy na jakim poziomie oczywiście. Tak. Bo to jest twój zawód w ogóle. Ty się tym zajmujesz zawodowo, żyjesz z szachów. Tak, żyję z szachów. Właśnie tak jak wcześniej już gdzieś wspominałam, moim marzeniem byłoby tylko grać. Niestety nie jestem jeszcze na takim poziomie... To tak jak chyba u nas, nie? Mówimy, rozumiem o tym takim, wiecie, jeżdżeniu po całym świecie na turnieje. Tak. No ja już w ponad 40 krajach byłam dzięki szachom, także naprawdę dużo świata no zwiedziłam. Rzeczy, które ci nie zabierze, wiadomo, no. Tak, co prawda też oczywiście być tam, a zwiedzać to jest inna rzecz, bo nieraz mówię, że byłam, ojej, jak super, ile zobaczyłaś. A co grałam. Hotel, sala gry, sala gry bardzo często, ale wiadomo, to zależy od też ważności, jakby rangi turnieju, bo jeśli są mistrzostwa świata, no to staram się skupić na tym, żeby grać jak najlepiej, a jeśli to jest turniej, powiedzmy mój taki wakacyjny, czy jakiś taki treningowy, no to staram się zwiedzać. W każdym razie właśnie to jest moim marzeniem, żeby tylko utrzymywać się z szachów, z samej gry, ale no niestety jeszcze nie jestem na tym poziomie, więc dodatkowo uczę uczniów grać w szachy i to jest też mój zarobek. Jeżeli podróżowałeś po tylu krajach, czy na przykład jest coś takiego, że się wyczuwa, że w danym regionie świata są gracze, którzy grają w konkretny sposób? Coś, jak są jakieś style grania? Jest coś takiego? Myślę, że Niemcy jest. Grają tak, a Polacy... Znaczy nawet nie tyle, że podróżowałam, no nawet i w Polsce są turnieje międzynarodowe, tak? To nawet, czy to po prostu są turnieje międzynarodowe. Jest coś takiego, mówi się ta rosyjska szkoła. Coś w tym jest, aczkolwiek to chyba bardziej... indywidualna sprawa. No nawet w Polsce mamy różne typy, tak? Ja jestem bardzo osobą taką, że gram aktywnie do przodu na króla, bardzo lubię atakować. Ofensywnie. Tak, no to... Dobra szkoła. Tak jak tu widać to. Trzeba naciskać. Tak, a są osoby, które po prostu lubią grać strategicznie bardziej, nie? Więc to totalnie zależy. Okej, dobra, ciekawa rzecz. No tutaj strategia też nam się przyda. W ogóle całkiem sporo jest tutaj. Dajcie znać w ogóle, jak wam się podoba gameplay i jak wybyście sobie to rozplanowali, ale sporo planowania jest. Ale jest trochę liczenia. Do przodu. Jest, to przewidywania. Jest. No dobra, no to proszę bardzo. Odkładamy. Proszę bardzo, Piotrze. Teraz... Nie będziesz mi mówić, co mam robić. Jak nie? Dobrze. Okej. Dobrze, to tak, odstawiam. Pierwsza moja akcja, czy tu są już tak dwa. Jest. No i Piotrze, dzięki tym sposobom zrobiliśmy misję, czyli położyliśmy dwa kanistry z chłodziwem w zwiększyliśmy swoje szanse na przeżycie. Tak jak jest napisane na zadaniu. Dokładnie. Jest, mamy zrobione pierwsza akcja. No i myślę, że powinniśmy też podnieść tę butlę, bo ona będzie nam się znowu przyda. Przydam się do kolejnej, tak. Tutaj będziemy musieli położyć. Musimy tu jedną butlę wziąć, tak. Zbiorę. Schłodziłem to miejsce tam i teraz biorę następne. Cyk. To jest twoja druga akcja. I masz jeszcze dwie. Tylko, że niestety będę otwierał. Tak, ale musisz. Muszę. A może wcześniej sobie zrobić scrapa i zrobić sobie na przykład flashlight, żeby przygotować się na... Ja mam. Ja mam. To już pomijając, ale chodzi o to, że znaczy, jeśli ty tam wejdziesz, Marcin tam wejdzie, to w mojej turze już będziemy wszyscy już tam. Zrobimy, a to będziemy musieli tu czekać jeszcze na mnie, jak ja tam wejdę. No. Chcecie na mnie czekać. Dobra, wchodzę. Ileż można, no. Ile można, nie? Dobra, to tak. I otwieram. Zobaczmy, co się dzieje. Nic się nie dzieje. Okej, zrobiłem. Wydarzenie, patrzymy, co się dzieje. No, jest rozkaz. Asha dawno już nie był aktywowany. I mamy tak. The active crew member lose all scrap tokens. Czytaj, tracimy wszystkie skrapy. Marcin, twój plan, żeby zrobić latarkę, no nie wyjdzie w tej niestety, rundzie. Niestety, tracę wszystko. No. Ja też. Trudno. Shuffle order, czyli musimy ordery sobie tak, wszystkie Ja to zrobię i przesuwasz o dwa pola, Piotr. O dwa pola po prostu idzie. No to on idzie do ciebie, Marcin, niestety. Ale i tak nie mamy zabrać. Tu przyszedł. Poczekaj, ale jeżeli nie może zabrać mi skrapu, to spada mi morale.
Tak, ale ma, a nie, bo tu ma dalej, nie? Tu tak, ma dalej. Wchodzi do mnie i my tracimy jedno morale z tego powodu, bo nie mam nie masz. Okej. No dobra. I w tej kolejności trzeba było to zrobić? Niestety. Niestety tak. Okej. No. Chociaż jedną misję zrobię w tej grze. A nie mogę jej podnieść, bo musi tam być dwie. Jedną akcję bo zabieram butle. Jedną akcją zabieram i butle. I biegniesz tam od razu. Raz, dwa, trzy, cztery. I pięć. Nie, bo piątą podniosłem. I cztery poszedłem. Mam pięć akcji. Jedną podniosłem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Koniec mojej akcji. Czytam kartę, uwaga, jedziemy. Z Anię się proszę o trzy. Dobra, gdzie ma najbliżej? No, tu. Nie. A, raz, dwa, trzy. I mnie atakuje. Tego nie wzięliśmy pod uwagę. No, mogliśmy poczekać na Klaudię. Jak powie nam, że nie może być takie ryzyko. No, trochę tak. No, to na tym polega ta gra. Karty, nie? Nie mamy latarki, niestety. Nie, więc nie tak, Morales podają trzy. Raz, dwa, trzy. O nie. Mhm. I uwaga, to rzucamy. Ja muszę stąd o trzy uciec. Tak. I kurde, nie możesz tego, nie? To muszę. No tu. Nie zostaw. A, bo ty nie rzuciłeś tego, nie mogłeś tego rzucić. A wejdź tu, nic nam gorszego nie będzie. Jak ale tu wejdziesz, a otworzysz. Ale to otwieram, uwaga. No. Tracimy jedno morale, bo kot mnie wystraszył. Nie! Chciałam, że nic gorszego nie będzie. Czy chcemy to robić? Zrobione. Przykro mi, zrobione. Kot nas wystraszył i to będzie, mówię, teraz musimy to pomieszać. No dobra. A, i to byśmy, jakbyśmy mieli ten transporter, tak? To by było, że teraz tak, gdybyśmy mieli kota transporter ze sobą, to on by nas nie wystraszył, byśmy kota złapali. I mało tego, ten żeton z powrotem wyciągamy z talii, on już się nie pojawia. Tak, nie powiem, to jest super. Ajaj, akurat. To można było zrobić. Nie można było tego zrobić. Dobra, słuchajcie, no, koniec twojej tury. Nie mogło zrobić więcej. Koniec Klaudio, proszę, twój ruch. Pytanie, czy ty dociągasz teraz? Dociągałem. Już było, dobra. Proszę, Klaudio, twój ruch. Tak. Jaki masz plan? Żeby pójść w lewo, czyli tu, razem z Piotrem. Bo chcesz uciec od niego, tak? W razie jak będzie kartarz o dwa, to nas nie zje, a już mamy mało tej mamy morali. Mnie się twój pomysł podoba, Piotr, tak, też. Jestem na to robimy tak, raz, dwa i tu wchodzisz, tak? Nie, bo tam tu może być... Tu zostajesz. Zostaję i dobra, Piotra tylko tam. To masz dwie, jeszcze masz dwie akcje. I tak. O jedno Piotr. Klaudia nie chce tu wchodzić, ponieważ jest tu włas, a nie wiem czy wiecie, być może nie wiecie, no albo wiecie, tu może być też obcy. Tak. Tak? Więc to może być kot, może być też nic, ale może być obcy. A my jesteśmy blisko umarcia. Więc poruszasz mnie też. W razie też... jakby obcy miał dwójkę. Okay. Dobra, masz jeszcze jedną akcję. No ale... Ty nic nie możesz zrobić. To jest koniec. Koniec tury Klaudii. Czytamy wydarzenie. On ma dwójka. Jest zadanie order, czyli zadanie 937. Zbieranie danych. Mhm. Każdy członek załogi traci jeden złom. Nie mamy złomu. Nie mamy. Aż porusza się o dwa miejsca. Do złomu tam? Czy... I teraz mamy tak. Raz, dwa. Do złomu jest bliżej niż członek załogi, więc on wchodzi tutaj i zabiera nam te dwa złomy. Nie ma. To było nie do uniknięcia. Tak jest. No, aż nie jest tutaj naszym przyjacielem niestety. Piotrze, twój ruch. Mhm. Proszę bardzo. Nie. Było do uniknięcia. Nie mów, że nie. To można było policzyć. Można było policzyć. Tak? No mogłam wziąć i tam pójść. Ale gdybyś wiedziała o tym. Tak. Prawda? Ale mogłabym. Ale prawda, bo jedną akcję była, no. Była zużyta. Ja pomyślałam, że tam lepiej, żeby były. Nic nie zrobimy. Nie cofamy ruchu. Ten film się tak się potoczył. Tak, nie cofamy ruchu. Piotrze, proszę. Strzelaj od razu w niego. Tak, pierwsze co robię, to oczywiście tą przebrzydłą bestię sobie tak... Ale jeżeli jesteś trzy, to trzy. Trzy pole. Raz, dwa, trzy. No dobra, to w jakiś używam. Dziwnym... Tak, strzelasz. Nie no, wiesz, za wintla. I on jest teraz, wraca z procent do gniazda. I tak. Nie dociągasz tej karty. Masz jeszcze trzy akcje. Nie dociągam tej karty, była trzy... Pierwsza akcja. Masz jeszcze trzy akcje, aż ci nie przeszkadza. Dobrze, to jak masz trzy akcje, jesteśmy w miarę dobrym punkcie. No. Weź dwa złomy i zbuduj tą latarkę też. Dwie akcje zrobić, tak? Mhm. I od razu zbudować jako trzecią akcję latarkę. A nie powinien po prostu z tym złomem wejść do tego pomieszczenia? Bo my w tym musimy mieć, każda z nas musi mieć złom. No dobra, ale to, no dobra. Okej, okay. Ale przydałby się też jakieś asekuracje. Nie rozumiem, ale my teraz musimy. Ja muszę zebrać stąd złom, a Klaudia musi zebrać stąd złom. Dobra, czyli decyzja jest taka. Albo biorę te skrapy i wchodzę tam. A ile możesz wziąć na turę? Jeden? Czy mogę wziąć. Nie, tu jest napisane, że w swojej turze możesz. Akurat ja mam ograniczenie. Mam ograniczenie, jedno. Że w swojej a, to turze nawet dwóch nie mógłbym wziąć. Nie możesz. Myślałam, że za każdym ruch jest napisany ruch. Ty nie masz ograniczenia? Nie, jako jedno. Use only once per tour. A, okej. Dobra, no to musisz jedno wziąć, to nie ma innego. No to biorę jedno, pierwsza jedno akcja. Bierzesz, okej. Okay. I obserwujesz Asza, stary. Wchodzisz i patrzysz mu na ręce. Wiesz, jak wejdę, to...
O nie, nie, to nic się nie dzieje. Nie, nie. Aż jak wejdzie na nasze pole, to on nam kradnie. Ale jeżeli wchodzisz do niego, tak, to mówisz, cześć Aż, co tam co robisz? A on nic. Obserwuj i stoi. I tak, obserwować go, żeby tak. Na mnie nie, nie. Dobra, wchodzę tak. I słuchajcie, zasada jest taka, że w momencie, kiedy ja jestem z Aszem, to będę mógł go obserwować i nie będzie się poruszał po prostu. Dokładnie tak. I nie będzie też nam kradł i psuł. Tak, 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 to jest świetne. I ty bierzesz dwa i będą trzy akurat. Idealne. Jest, jest spotko. Nie ciągniemy karty. Bo strzelał z tego miotacza ognia. Tak. Więc tak? Teraz jest mój tak. Ruch. Więc od razu. Od razu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja zabiorę w jednej akcji, tak. Ale będziesz musiał ty mi tak. Pomóc biec, wiesz o tym. Ale jeszcze zostaw po drodze. Raz, dwa, trzy. Drop. To będzie moja czwarta akcja i piąta. No to ja nie dobiegnę do was. Nie, ja co jest dla nas ważniejsze? Pomogę, nie? Dobrze. Nie, jest idealnie. Raz. Nie, nie. Jedną akcją zabierałem z łomu. Dwa. Dwa, trzy, cztery. I ja piątą zostawiam pięć. Tutaj i zaliczyliśmy zadanie, że musimy tutaj zanieść w suite storage. A ty chciałabyś, żeby on przyszedł tam jeszcze do ciebie, na górę. No. Co wy planujecie w ogóle? Co? To off-camera. No, pięterko. Dobra, są dwie butle. Suite storage mamy. Czyli tak. Przygotowaliśmy kostiumy. Kostiumy? Nie kostiumy, tylko kombinezony. Kombinezony. Ale kosmiczne. Dobra, możesz jeszcze podnieść, bo to jest ten to już mi jest do niczego niepotrzebne. Tak? Aha, myślałam, że... Znaczy możesz je zamienić na skrapy. Mogę w workshopie. Ale daleko. Do workshopu to ja nie będę biegał, no. Czyli to nie jest potrzebne. Wszystko zrobiłem. Ciągniemy kartę, bo tu nie ma co czekać. Jest cisza. W workshopie jest jeden złom, a obcy porusza się o jeden. W workshopie też pojawia się śluza, jakby co. Dobra. I tyle. Proszę bardzo, Klaudia, twój ruch. W workshopie. No to ja się poruszam o jedno. I gdzie? Wchodzisz po prostu do nas. Wchodzisz. Dobra. I tyle. Gali. I tyle. Możesz wejść ze mną w trade. Ale to nie ma znaczenia, bo jak ty przyjdziesz, to mi dasz. Dobrze. No jakby nie ma poruszasz kimś? Możesz Marcinem poruszyć. I tak na jego turze wejdzie. No tak, wejdzie i tak. Raz, dwa, trzy, wiesz, cztery. Wiesz o co chodzi, że... Ale po co nam więcej, jeśli zrobimy... Znów wejdzie. Czekajcie, bo jeśli zrobimy tą misję i to zrobimy... No. Nie ryzykujmy to od razu odpalamy finałową misję, no dowiadujemy się, co się dzieje. Dokładnie. Nie dobra, nie traćmy tej... Okej, to ja po prostu czytam ci kartę. Tak. Na pewno? Tak, tak. Dobry, dobry, okej. Zgadzam się. Cisza. Cisza jest. Obcy porusza się o jeden. Proszę czyli bardzo, storage, czyli w naszym magazynku kładziemy sobie dwa złomu. Storage, gdzie było storage? Tu jest storage, equipment storage. Ile? Jest tutaj. Dwa. A, to jest suit storage, to musi być storage. A jaki macie obrazek? Suit storage, przepraszam. Suit storage. Tutaj kładziemy, tu. Suit, dobra. Tutaj kładziemy dwa złomu i jedną śluzę do otwarcia. Jedną śluzę? Tak. No to weźmiemy to. To w ogóle świetnie, bo jeszcze weźmiesz te dwa i możemy latarkę zbudować. Jest szansa, że wezmę, tak. Ale to zaplanowałeś. Ale jak ty to zrobiłeś? Obliczyłem. To dobrze, że ja cię nie przesunęłam. A to też prawda. No. Dobrze. Ja osobiście tak szybko chciałem powiedzieć, że uważam, że ta gra jak na grę dla początkujących graczy jest dosyć trudna. Co jest najtrudniejsze w szachach? Szachy. Szachy nie? Nie, no myślenie do przodu, staranie się jak najdalej policzyć i szukanie najlepszych ruchów dla przeciwnika. To jest według mnie najtrudniejsze. Jak widzę, jak gram z uczniami, to oni fajnie kombinują. A ja zagram tu, dam mata, albo coś zaatakuję. Ja mówię, no dobrze, a co w tym czasie zrobi przeciwnik? Okay. Poszukaj najlepszego ruchu dla niego, nie? Często jest tak zwany błąd w liczeniu wariantów właśnie przez to, że liczą pierwszą rzecz, która im się narzuciła, a nie skupiałem się na tym, co przeciwnik najlepszego może zrobić, nie? Rozumiem. Czyli tak jak tu liczymy, gdzie ten obcy może pójść, okay. Jakbyśmy go olali, że on jest, nie? Mhm. No to sobie gramy i ten. A tu jednak musimy przewidywać, że on może o 3, o 2, no jakieś takie rzeczy. Ale nie? Rozumiem, że ty, jeżeli na przykład sobie grasz z kimś, nie oczywiście z maszyną, tylko grasz z kimś, to swoim ruchem jesteś w stanie przewidzieć jego poczynania, czyli jakby wymuszasz na nim pewne działania. Jest coś takiego, że możesz, prowokujesz że możesz go prowokować do zagrania pewne... Jasne, i to jest wtedy łatwiej wyliczyć, tak? Czyli najbardziej forsowne to są, się mówi, ruchy szachy bicia groźby. Jeśli dam ci szacha, no to musisz jakoś zareagować, to wiadomo, tak? No trzeba się bronić. Jakoś bronić, czyli albo zbić moją figurę, zasłonić się lub uciec królem, tak? Jeśli zbije ci figurę, no to raczej odbijesz, no już pomijając tam ruchy wtrącone, ale raczej też jakieś. Ale jeśli mamy tą grę, tę fazę gry środkowej, ja zrobiłam jakiś ruch teoretycznie strategiczny poprawiający moją figurę, to ty masz ogrom możliwości. To możesz ty teraz mnie napuścić, tak, teoretycznie. Mhm. Możesz po prostu też wzmocnić swoją pozycję, możesz pogorszyć moją. I ja nie wiem, co ty zrobisz, nie? No to jest też piękno, no dlatego
no w szachach są pozytywne i wyniki, rezultaty, no bo gdyby wszyscy grali jak najlepsze ruchy, to by były same remisy. Dlatego no tak. Komputer z komputerem jak gra praktycznie to jest remis. No, no tak, bo on zawsze wyciąga najlepsze. Rozumiem. Raczej, tak, tak. No są mistrzostwa świata komputerów też. Prawda? Tak, silników analizujących. Dziwne, ale to po co to robić? Mistrzostwo się do komputerów. No, wiemy, kiedy pokazywać, wynik. Który silnik jednak lepiej. A, to jest kwestia rywalizacji algorytmów. Algorytmów. Tak. A, dobra. No i tak na przykład w takich mistrzostwach jest, nie wiem, 8 remisów, ten zwycięzca ma i 2 wygrane, nie? Przeważnie jest jednak więcej remisów. Tak? Jasne. Fajnie byłoby w końcu zrobić coś w ogóle, bo mamy takie sposoby, więc rzeczywiście. Ale no tak, zrobiłeś 2 obiektywy w zasadzie, więc wiesz. Ale nie, zrobić jakiś przedmiot, nie? No tak, jako. A co z 3 jako inżynier? Jako inżynier warto. Coś możemy z 3 zbudować? No, możemy nawet z 4. Nie, nie, bo 4 nam braknie do spełnienia misji, więc zróbmy z 3. No mamy Grape Gun, który odpycha. Obcego, ale teraz nie jest to potrzebne. Hmm. Ale może w finalnej misji jeszcze będziemy coś robić. A my nie mamy żadnego pojęcia co, bo możliwe, że w finalnej misji po prostu to lepiej to zrobić i mieć, niż nie mieć. Tak czy siak. Tak, tylko pytanie, czy... bo my musimy mieć teraz ten złom. My musimy się podzielić tym złomem. Ale to podniesiesz i przyniesiesz, dlatego on zrobi z 3. Nie wiem, czy podniosę. Tylko pytanie, wiecie co? To jest inna kwestia. Nie, chodzi o to, że ten złom może nam zniknąć. Wiesz. No nie. A no, nie wiem, nie wiemy, co się dzieje też z kartą. Znaczy, no tak, aż może usuwać, ale wiecie co? Myślę, że ta latarka mimo wszystko by się przydała, bo z niej mogę zawsze skorzystać, ona się nie kończy, a redukcja morali spoko. Jest chyba w cenie, nie? Niż odpychanie obcego. Dobra. Tak myślę. Tak, no to dobrze, to latarkę robimy, to okay. Dzięki, Klaudia, jesteś super. To jest współgracz. Dobra. Pozwalam. Jedną akcją, Piotrze, robisz, pozyskujesz złom. Tak. Drugą akcją tworzysz latarkę. Tworzę. Tak jest. I jesteśmy przygotowani. Super, świetnie, zobacz, masz latarkę. To 2 akcje. Ale mogliśmy jeszcze nie tylko zrobić ten, no ale dobra, już. Latarka jest super, bo zobacz, w tej sytuacji... Ale elektryk... Latarka obniża nam... To jest za 3. Jest za 2 chyba, nie? Nie, za 3, za 3. A Electric Prod też nam redukuje o 2 wtedy. Tak, o 2 jeśli, no właśnie lepiej niż latarka. Latarkę tylko 1, tak? Ale Piotr więcej złomu nie załatwi teraz, bo ma tylko 2. Miałem 2. Miał jedno, ale no powiedz. Gdybyś mu dał 1, bo my tylko 3 potrzebujemy tam, a weźmiesz 2, podniesiesz, więc 1 jest jakby awaryjny. Zobacz, że w tej sytuacji my nie zrealizujemy zadania. Jak nie? Bo ja jestem, teraz ja jestem po Piotrze. Tak. No. Piotr już nie załatwi więcej złomu. Ja przenoszę tutaj 2, no. Jeżeli oczywiście nie pojawi się wydarzenie, które nie zabierze mi złomu. Zastanawiamy się ogólnie nad tym, która z akcji jest teraz najbardziej rozsądna. Dobra. Więc Klaudia ma pomysł. Bardzo sprzecznie. Bo, ale to poczekajcie, bo tak, ja miałem 1, ty miałeś 2, prawda? Tak, ja miałem 2. Tak. Dobra. Możesz wziąć 1 sobie. Jedna akcja. Od Marcina bierz 1. Zróbmy tylko... Nie weźmie ode mnie, bo ja nie stoimy obok. Ale nie stoimy obok siebie. Aha. Żeby się wymienić, musimy być na tym samym, w tej samej przestrzeni. Dobra. Musimy się spotkać, nie? To teraz ma sens, tak. Nie jesteśmy w stanie... Bo ogólnie... Dlatego chodzi o to, żebym ja przyszedł ze złomem do was i w razie czego rozdzielił tym, którzy nie ma. Bo nawet jeżeli mielibyśmy czekać turę, to Piotr sobie jeden zrobi. To mamy to, czyli... Dobra, twój argument był totalnie inny. Twój argument był, bo ja pomyślałam, że możesz teraz oddać i bardziej by nam się przydało to Electric Prod niż może latarka. A twój argument był taki, że ty nam przyniesiesz. Ty i tak 3 nam przyniesiesz, nie ma znaczenia. Chodzi o to, że nawet jeżeli stracimy złom poprzez karty, to na początku mojej akcji ja 2 podnoszę. Tak, ja zgadzam się. Ja z 2 do was przychodzę. Tak, zgadzam się. Nie? Po prostu. Dlatego ja chciałam 1 od ciebie wziąć, bo ty nie potrzebujesz 4, ty potrzebujesz 3, żeby nam przynieść. Więc 1 jest zapasowy, awaryjny. Ale Piotr może sobie jeden stworzyć. Tylko jakby to cały czas przypomnę, że Piotr zawsze 1 złom sobie. Mogę. Dlatego właśnie u ciebie nie ma znaczenia, czy są 2, czy 1, czy 0. Bo 2 nam przyniesiesz i Piotr 1 zrobi. Ale nie możesz dać, dobra, to już jak nie możesz dać Piotrowi w tym momencie... Nie mogę, nie jesteśmy razem na planszy. Okay. Musimy się dobrze, więc teraz tak, Piotrze. Rób latarkę. Robisz dobra. To, co zrobiłeś. Okay. Czyli wracamy do tego opcji, że rzeczywiście jedną akcją bierzesz złom, drugą akcją tworzysz latarkę. I teraz masz jeszcze 2 akcje. Do wykorzystania. Możesz coś zrobić. Z tym raczej nic nie zrobisz, nie, bo musimy poczekać. No nie, czyli zostaję tam, gdzie jestem. I musimy liczyć na to, że złom nam zostanie w kieszeniach. No, tak, no bo nie ma sensu wchodzić tam. Nie ma. Nie, no zostanie. Za duże ryzyko. Zostanie. Dobra, no to koniec mojej tury. Bierzesz kartę, czytasz, tak, co czytam, tam się stało. Się dzieje. Jest spokój, słuchajcie, jest spokój. Dobra. Porusza się o 1, okay. Cyk. 2 pojawia się w matce. W matce pojawiamy 2 złomu. Masz. I śluza już jest, więc się nie przejmujemy. I tyle. I teraz uwaga.
Jest, wraca tura do mnie. Nie straciliśmy złomu, więc jesteśmy w dobrej pozycji. Ja jedną akcją zabieram ten cały złom, który tutaj jest. Drugą akcją wchodzę tu, trzecią wchodzę tu. Dajesz, no. Czwartą wchodzę w trade'a i teraz my możemy się wymieniać w dowolnej opcji, jak chcemy. Tak. Piotrze, jeden złom tobie daję. Chodzi o to, żeby każdy miał. Tak, tobie daję Ripley, proszę bardzo, jeden złom. I w tym momencie zrealizowaliśmy zadanie, tak. Spotkanie załogi, czyli usiedliśmy sobie, zrobiliśmy sobie kaszemannę i... A chcieliśmy od tego zacząć? Nie, a to miało być zadanie wykonane. To było pierwsze zadanie, które wymyśliliśmy, ale udało się. Ale zobaczcie, jak fajnie się składają te sceny z tego filmu, który obejrzy na pewno Klaudia po rozgrywce. Dam potem raport, że odnadrobiłam. Koniecznie, daj, wiesz, to super, to w ogóle niesamowite jest. Wiesz, jakby, ja chciałbym jeszcze raz ten film obejrzeć, nie mając świadomości, że go oglądałem. Tak, i nawet nie wiem, czy nie ma, w całej edycji jest na Disneyu. Chyba jest. Disney Plus? O, bo to ma. Na to Disneyu możesz spokojnie obejrzeć, bo to jest w ogóle, należy to chyba teraz w tym momencie ten format. Jestem mega ciekawy twojego zdania. Mniej więcej mam urywki, nie wiadomo, to jest taki klasyk, ale oglądaj, że mniej więcej musisz oglądać po kolei. W sensie zobaczyć sobie, który film jak wyszedł, ponieważ ta cała historia się toczy w bardzo fajny sposób. Jest chronologicznie. To mam kilka obejrzeć, nie jeden. Koniecznie, całą serię od razu leje. Szczerze? Myślę, że przynajmniej do trzy części obejrzeć warto. To są trzy takie Marvela tak nadrabiałam ostatnio, też leciałam chronologicznie. No. A tam można się już pogubić, nie? Tam już jest multiversum filmów. Ogólnie. Jest, jeszcze do tego mini seriale czy seriale, tak. To jest. Dobra, wracamy. I to jest właśnie scena konkretnie z filmu. Rzeczywiście mieli taki moment, kiedy co musimy zrobić? Mamy obcego na statku. Nie, w ogóle wyobrażacie sobie sytuację, nie? Pogadajmy. Właśnie obcy nas zabija, nie? Kto? Wykosi. Kto? W ogóle co mamy zrobić? Dlaczego nazwaliśmy go obcy? Dobrze, więc tak. Robimy to. Zrealizowane zadanie. Każdy z nas pojawił się w galei i mamy jednego skrapa. Zadanie wykonane, więc teraz będziemy odkrywać finalną misję, która nazywa się, uwaga, we are going to blow up the ship, czyli będziemy wysadzać statek. Jednak. Więc Ripley oczywiście tutaj na ilustracji zapodaje wpisywanie kodów. Parker jest za nią zmiotaczem ognia, obcy próbuje coś zrobić, więc uruchamiamy odpalanie autodestrukcji. I teraz ten licznik zostaje tutaj. Jak runda będzie się zbliżała do mnie, na początku swojej rundy będę odliczał. Mamy, więc będziemy mieli niecałe 5 tur, 5 rund do zrobienia. I uwaga, co robimy? Wszystkie butle chłodzące, czy tam powiedzmy z tlenem, lądują tutaj. Te, które są na planszy, tak? Wszystkie lądują tutaj. O, tutaj są. I teraz my musimy zrobić coś takiego, że każdy z nas musi mieć butlę, jeden część złomu i musimy pojawić się w śluzie ogólnej, żebyśmy mogli przeżyć. Czyli prawdopodobnie stąd się wystrzeliwujemy w kosmos i uciekamy przed zniszczeniem. Tylko to jest dobrze, że to są dwa złomy, to nie musimy ich zbierać po drodze. Tak jest. Niestety przegramy, jeżeli czwarty token zdejmiemy, czyli tura się rozpocznie ode mnie, czwarty token zdejmiemy, to statek wybucha i koniec, kropka. Taką mamy zadanie, szanowni państwo. Więc, damy radę. Więc została mi jedna akcja, więc chciałbym ją jeszcze wykorzystać. Daj mi te dwa. Ja bym i tak zbudowała ten incelator. Incinerator, tak. To jest miotacz ognia. Żeby go do nestu za każdym razem spychać, bo zobacz, my we dwójkę musimy, Marcin, tam się dostać. To prawda, bo my nie mamy butli, nie możemy się butlą wymieniać w ten sposób. Dobrze, słuchaj, jak dla mnie przekonałaś mnie. Okay. Kazałaś mi słuchać. Słucham, więc to była koniec mojej akcji. Tak. No i dobieramy wydarzenie. Jest spokój. Jest cisza. W hypersleepie, czyli w naszym miejscu, gdzie spaliśmy, tak. Kładziemy dwa złomu, śluza jest. I obcy porusza się o jeden w naszą stronę, tu. Proszę bardzo. Super. Obcy się poruszył. Dobrze, że o jeden. No i proszę bardzo, Klaudio, jest twój ruch. Ja poproszę złom od ciebie. Złom? A w jakim celu? Żeby zbudować tego za 4. Uuu, za 4. No bo ty chcesz zbudować to takie... Tak, żeby i go zepnąć. Miotacz ognia. Miotacz ognia. Super, daję ci, proszę bardzo. Dziękuję. Mhm. I ja buduję, czyli to jest mój drugi ruch. Składasz, dobra, czyli tak, 4 złomu i ląduje to u ciebie. Są dwa użycia. Tak. I strzelasz 3 od siebie. Tak, możesz mogę strzelić. Już w tym momencie. Tak, to była twoja druga akcja. Ja bym go wystrzeliła. Teraz chcesz go cofnąć od razu? Tak. No bo dobrze, ja tam idę, muszę tam iść. No bo jest napisane... Są dwa użycia, Piotr. Po prostu trzy poziomy od odległości, więc... Są trzy poziomy, to się zgadza. Raz, dwa, trzy. Więc myślę, że możemy spokojnie w niego strzelić. I wracał. On sobie uciekł tutaj, przestraszył się ognia i wyczuł swojego gniazda. I ja jeszcze jeden robię ruch. I masz jeszcze jeden ruch, to prawda. Więc uwaga, przemieszczam cię tu, bo tutaj chcesz iść, prawda? Tak. I koniec. I nie bierzemy karty. I nie bierzemy karty, bo użyłam. No bo on uciekł. Więc nie dobieramy jego karty po prostu.
Dobrze, no to Piotrze, to w takim razie twój ruch, szybciusio. Bo myślę, że to jest ten czas, kiedy Parker powinien coś zrobić. Okej. Okay. Na przykład zdobyć dla nas złom. Mogę to zrobić, tak, złom jest ważny. No. Ja bym zostawiła, żeby właśnie obserwował Asia. Bo tu i raz, ale nie, dwa, trzy, ale wiesz, cztery, o co chodzi, i tak wejdzie. Żeby tworzył dla nas też złom. Pamiętajcie, że tu ten złom też leży. No właśnie, to nie? Po co nam więcej? No bo nie wiemy, co się wydarzy. Wiesz, o co chodzi? Chodzi mi o to, żebyśmy byli przygotowani, że nawet jak cokolwiek by się wydarzyło, nie wiem, wchodzi na przykład tutaj i pod tym coś się wydarza. A ja co nie może wiem, się co wydarzyć? Nie wiem. Może być tak, kotek. Kotek? Czyli ma... Który tracimy morale. Może oczywiście wejść jeszcze obcy. Raz, obcy, może nam zabrać trzy morale. No. Tak. No, jeśli my się tu a jeżeli my stąd wyjdziemy, to Asz się zacznie poruszać w naszą stronę, a karty Asza są. Wystarczy, że dwie pod rząd wejdą. Dlatego ja bym zostawiła właśnie Piotra, żeby Asz się nie poruszał, nie zabierał nam, bo jego ostatni ruch Piotra będzie tutaj, że wejdzie, to jest akurat cztery kończymy. I kończymy grę. To jest nawet... Klaudia to policzyła, jakby ja nie wnikam, nie? Słuchaj, no jakby jest naszym gościem, jest naszym gościem. W razie czego będzie na nią. Będzie na nią, dokładnie. Czyli tak, dobrze, wygramy się. Dzięki Klaudii i przegramy dzięki niej. Dobra, no, mamy sumienie czyste. Ale dodatkowo wszystko zgadza się z filmem, to znaczy no, replay tutaj no, odgrywa dokładnie. Najważniejszą tak, rolę. Tak miało być. Dokładnie. Tak miało być. No dobrze, to teraz czy kto teraz? No teraz ja właśnie, nie? Piotrze. Znaczy nie, poczekaj. Tak, teraz ty. Nie, ja, dobra. Tak, teraz ty. Ja bym wzięła, weź złom po prostu. I wezmę złom, bo złom potrzebujemy też do misji, nie? I co rundę możesz dobierać. Więcej uda nie mogę. Się, to uda, nie, to nie. Nie, to nie. Okej, okay, no to jest. I obserwujesz Asza, bo to jest o to chodzi. Ja wiesz, będę nie tego. Ty musisz tam, żydłą tak, bestię, bo ja, tutaj po, ja idę po butle. Będę tak. Zerkał na niego, nie? Więc pomożecie być spokojni. Chyba. No, dociągam wydarzenie. Oczywiście. No. Także uwaga, co się dzieje. Jest Asz, więc. Mhm. Ale Asz też zabiera, z tego co pamiętam, skrapy. Te wydarzenia. No, mamy konspirację, jest mhm. Spotkanie. The active crew member moves to the med bay. Czyli ty, niestety, tutaj lądujesz. Zostałeś wezwany i musisz tutaj iść. Tak, czyli aktywny, czyli ja. My co, plan legu? Zepsuł nam trochę. Och ta zmienna, nie? Ajajaj, nie wiedziałam, że taka karta jest. Okej, porusza się o dwa, ale on się nie porusza, bo się siedzi bo jest obserwowany, więc nie przejmujemy się nim. Czwórka odpada. Raz, dwa, i to jest śluza. I co pusta. Masz? Puste, dobra. Pusta, więc wymieszajcie to robimy dobrze. Szafel. Dwa, trzy, będę losować. Cztery ja i teraz pięć, wracam z powrotem tutaj. Proszę bardzo. Karta. No i wydarzenie. Cisza jest, w equipment storage'u, czyli dokładnie tu, gdzie przed chwilą byłem, są dwa złomu. Ach, minęło. Jedną śluzę musisz tutaj położyć dla Klaudii i obcy się porusza o jeden. Tu jedną śluzę. Już. A, tasujesz, dobra. Tasowanko, cyk, dobra. No to ja poszedłem, Klaudia, proszę. Nie twój ma mocy, no. Idę. Uwaga. Raz, dwa, sprawdzam, co tu jest. No niestety, kot. Twój kot zresztą. To jest czyli co, twój kot. Używamy... Latarki. Używamy, tak. Więc nic się nie dzieje. Ale czego używasz? Latarki? A w sensie, no, że morale nie spadnie. Dokładnie. No, okay. Nie, to jest przedmiot, nie, to jest najważniejsze. Dlatego to jest dobry przedmiot, tak. Nie? Dobrze, więc raz, policzmy jeszcze raz. Raz, dwa. Podnoszę. Trzy. Jak ja lubię przygodowe gry. Łatwo w nich się w nie gra. W ogóle nie trzeba liczyć. I uciekam. Do góry idziemy. Tak, tak. Do góry. Do góry. To uwaga, to zrobimy tak. Bo nie potrzebujemy już złomu. W sensie tu, tu będą dwa na końcu tak. I Piotr sobie, jeden. Piotr sobie tworzy. Piotr sobie stworzy, no. Jeszcze kartę ja muszę, nie? Na koniec. Ale musi. To zrobimy kartę i zaraz mam pytanie. Obcy, proszę się o jeden. W airlocku pojawia się dodatkowo dwa złomu i śluza. O, to jeszcze lepiej, to w ogóle złomy nam nie są potrzebne. Airlocku, wow, mega. Tak. Mega. I śluza mega. Jest. Jest śluza, tak. Okay. Mam pytanie. Grasz partię. Czy są takie momenty, kiedy wiesz już o tym, że już jest po wszystkim? Tak. Ale w sensie nie dzięki. Wiem, że grasz... Bo... Następne. No nie tak, wiem, o co ci chodzi. W sensie, że tak. Znaczy ja swoim uczniom mówię, że dopóki przeciwnik gra, no to oczywiście będzie szukał pułapek, będzie robił sztuczki i trzeba uważać, jasne, ja akurat jestem ponoć dobra w tych sztuczkach, że właśnie stwarzam takie problemy przeciwnikowi, ale często jest tak, że wiem, tak, że rzeczywiście już mam na tyle przegraną pozycję, że no nie da się z tego wyjść. I to jest fajne, właśnie kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, że w szachach zawsze można się poddać w pewnym momencie, nie musisz grać do mata. No w piłce nożnej masz 6-0 czy tam 20-0 i musisz grać do końca. A w szachach jest to fajne, że rzeczywiście... O nie!
W piłce nożnej trener może odłożyć walkovera, powiedzieć, że się poddają i nie grają dalej. No to okay. Podobno tak jest. Tak, tak jest. Ale to decyduje to jakby ktoś, nie gracze. Trener, nie? Trener, tak. Trener musi decydować. Tak. Ale teoretycznie musisz jakby grać do końca, no okej, okay, to możesz... Dobra, to nie musisz grać do końca. To gdzie musisz grać do końca? Wszędzie musisz grać. W naszym programie musimy grać do końca. Musimy grać do końca. Nie możemy się wcześniej poddać. Rozumiem. Nie, ale tak, no właśnie to jest to, że są partie, że na przykład zdobędę wieżę, no i ktoś już po prostu się poddaje. No to jest taka przewaga duża, że wieżę ze mną przegra. A to aż tak, że wieża jest taka cenna? Wieża jest 5 punktów, tak. To jest najdroższa figura, teoretycznie najcenniejsza. Jakby pionek ma 1, skoczek, goniec 3, to są tak zwane figury lekkie. Potem jest wieża, która ma 5 punktów, hetman 9 i król jest bezcenny. Jego nie zbijamy, jemu dajemy szachamata. Więc jak zdobędę wieżę, to już jest dużo. Figura to różnie, zależy na jakim poziomie. Arcmistrzowie przeważnie już się też poddają, ale wieża to raczej już też, nie? Wiadomo, dzieci grają do końca, do mata, to, ale na moim poziomie to jest po prostu strata czasu i energii, nie? Zwłaszcza jak na przykład mam następnego dnia rundę, czy tego samego dnia następną, to lepiej, jest na tyle przegrana pozycja, że już nie, jej nie uratuje, poddaje się i dziękuję. Okay, to ja tak rozwinę to pytanie, które zadał Marcin, bo to dobre pytanie, a... Jak sobie radzić z emocjami podczas rozgrywy, no, z tą wygraną, przegraną? Bo właśnie, bo jakby rozmawialiśmy też przed nagraniem o tym, że masz takie coś, że poker, że hazard. Czy jednak chyba mina pokerowa się przydaje w takiej sytuacji, jeżeli na przykład ty zdajesz sobie sprawę, że jest twoja przegrana, nie możesz pokazać, że to wiesz, nie? Oczywiście. Jak ukrywasz emocje, w ogóle jak sobie radzisz na przykład z przegraną, nie z faktem, że nie poszło? No bo lubisz hazard, ale to są też te negatywne emocje, nie? Dobra, to są dwa inne pytania. Inne pytania, okay. Bo jedno jest podczas partii, a drugie twoje, jak radzisz sobie z porażką, to jest bardziej po partii już, nie? To jakby, to odpowiedz mi na to pytanie, bo jakby po partii? Byłem pierwszy, nie? W sensie na moje pytanie odpowiedz, w sensie jak sobie radzisz z emocjami w ogóle podczas gry? No to podczas gry, no to nie, to jest totalnie różna rzecz, inaczej? Nie? Według Dobrze, to daj jedno i drugie, proszę. Co się gra potem po grze? No to w trakcie gry rzeczywiście ten poker face jest ważny, nie? Ja ponoć miałam dobry poker face za dzieciaka, że właśnie podstawiałam figurę i siedziałam i... Ja wiedziałam, że podstawiłam, nie? Ale siedziałam pewnie. Ja ogólnie jestem niska, więc czasami szachownicy są daleko, nawet siadam sobie na nogę i jakby dumnie patrzę na tą szachownicę, wie o co chodzi i gdzieś podświadomie widać, nie wiem, zawodnicy stwierdzali, aha, policzyła to, jest pewna tego, że to nie było podwalenie, tylko poświęcenie figury na przykład, nie? I często zdarzało mi się, że gdzieś tam porażki, takie podstawki moje przeszły obok, nie? Że ktoś tego materiału nie wziął, więc jasne, poker face jest bardzo ważny, są... nie wiem czy, no to taka ciekawostka, są na przykład na YouTubie możecie wpisać bullet szachowy, to są takie minutowe szachy, bardzo szybkie i tam widać na przykład jak zawodnicy jakieś takie rochy robią, że o Jezu, podstawka, no to od razu też widać, nie? Że już o, mam go, nie? Złapałem go czy coś, nie? A po partii to jest totalnie inny aspekt. Od dwóch lat pracuję, w sumie niecałych dwóch lat, z Hanią Rychlik, to jest trener mentalny i właśnie bardzo mi pomaga w tym, żeby sobie radzić z porażką. O, proszę bardzo. Tak, także... Czyli to przygotowanie psychologiczne jest tutaj dosyć ważne. Jest bardzo ważne. Jakby kiedyś nie było też o tym tak mówione, prawda? Nie było w ogóle w sporcie o psychologu. Dopiero po jakimś czasie zaczęło się, że psycholog rzeczywiście jest ważna rzecz, a w szachach no przecież to jest... Umysł cały czas, prawda? Więc jest to bardzo ważny aspekt i... Umysł i emocje, nie? Bo to jest, tak, to jest bardzo... Bardzo ważny aspekt, tak. Zwłaszcza jak na przykład jesteśmy na turnieju, no na przykład mój turniej trwa przeważnie 9 dni. To jest 9 rund, codziennie jedna runda. Okej, są wiadomo jednodniowe turnieje, krótsze, dłuższe, ale średnio czy 9 czy 11 dni rund, mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, te ważniejsze mówię. Więc przegram pierwszą partię, i jak sobie radzić z tym, żeby kolejne 8 dobrze zagrać, prawda? No tak, czyli no rozumiem. Żeby rozumiem, się nie poddawać, tak. Żeby niektórzy mówią, że dobre przygotowanie psychologiczne w ogóle w sporcie daje 30, a czasem nawet 50% szans na wygraną. W sensie, że nawet jeżeli dostaliśmy, że tak powiem, po dupie, po prostu wstajemy, idziemy dalej, się nie poddajemy. Że no jednak to przygotowanie, to takie swojej, nie wiem, takiej sportowej charyzmy, to jest jednak mimo wszystko tak samo jak przygotowanie mięśni do biegu. Nie, zgadzam się. Na przykład ja zawsze byłam osobą, która sobie radziła z porażkami, w sensie jestem waleczna, jestem bardzo taka, nie poddaję się, nie lubię przegrywać, więc to też gdzieś jakoś mnie napędza, ale mimo wszystko czasami no jest z tyłu głowy, kurczę, to nie mój turniej, nie? To nie będzie to. Więc właśnie poprzez pracę z Hanią naprawdę dużo mi to pomogło, żeby sobie jakoś tam poukładać te myśli, nie? Bardzo dobrym przykładem jest, jak 2 lata temu byłam na Mistrzostwach Europy Kobiet
No i to był mój turniej przygotowawczy teoretycznie do Mistrzostw Polski Kobiet, że stwierdziłyśmy, okej, tam jadę trenować, żeby, bo już mnie gdzieś z tyłu głowy blokowało, że Mistrzostw Europy, poważny turniej i gdzieś tam słabiej powiedzmy gram na takich zawodach, a jak sobie myślę turniej międzynarodowy, to jadę na luzie, nie? To już jest inne myślenie, a użyłam innego słowa, prawda? Mistrzostw Europy, turniej międzynarodowy. No, tak. I to już to, żeby przestawiałyśmy się przed... Tworzy inną perspektywę. Tak, że tak przed turniejem mówiłyśmy o tym, żeby jednak myśleć, że to jest turniej międzynarodowy, to jest mój turniej przygotowawczy. Nie myślałam o tym, że Mistrzostwa Europy. I zaczęłam słabo, zaczęłam 1,5 z 4. Więc ja już mówiłam do mamy, dobra, to nie mój turniej, okej, przyjechałam tutaj potrenować, zobaczymy, co z tego będzie. Słuchajcie, zrobiłam 6,5 z 7 i wskoczyłam na 5 miejsce, dzielone, 3, 5 jeszcze. I, no i pomijając to, że duże hajsy wygrałam, sam fakt, że w ogóle potrafiłam się teoretycznie podnieść po takich porażkach, nie, wcześniej. Więc to było to wypracowane z Hanią cały czas, że idę na każdą rundę, jakby turniej miał się dopiero zacząć. Że to jest moja pierwsza runda, co będzie, to będzie. Super zagrane. Idę na następną. Co będzie, to jest, to będzie, to jest dobra zasada dla nas wszystkich. Co będzie, to będzie. Nawet jak tutaj przegramy, słuchajcie, no stromo zostanie zniszczone. Nie, to... zaraz. Ja już wiem o tym, że zapewne jeżeli przegramy, to Klaudia po wszystkim wraca do domu, ogląda film na YouTubie i analizuje, co poszło nie tak. Oczywiście, ja wam powiem później w komentarzu. A my co zrobimy? Idziemy na imprezę i żeby odreagować. Po pierwsze, nie przegramy. Dobra, okay. To już jest policzone. Ale dobra, wracamy do gry. Co robimy teraz? Wracamy do gry. Teraz jest tura. Kogo tura? Tworzę sobie skrapa, czy to jest moja pierwsza akcja, i tworzę sobie przedmiot, więc to odrzucam. Za dwa. I masz tego motion detektora. O, to jest bardzo ważny element, słuchajcie, w ogóle dla, i też dla ciebie informacja. Na pewno, jak będziesz oglądać film, to będzie jeden z tych elementów dźwiękowych, który sprawi, że będziesz mieć gęsią skórkę na plecach. W drugiej części to w ogóle Marinsi jakby przyjechali na planetę, żeby oczyścić bazę od obcych i z czymś takim łazili. Bo wiesz, nikogo nie widzisz, wiesz, że zagrożenie czai się w mroku, a słyszysz tylko dźwięk taki... Dobra, to ja to mam. Bardzo dobrze, że to masz. Super, że mam. No i masz jeszcze dwie akcje. I mam dwie akcje, ja po prostu idę. Czyli tak jest. Raz, dwa. Dobieramy twoją karcioszkę, proszę bardzo. Jest cisza, obcy porusza się o jeden, najbliżej ma tu. Tak. Ale się super porusza. Tak, idealnie. No i na mostku kładziemy jeden złom i jeden i śluzę. Śluza jest, tu jest mostek. Tu jest mostek. O, mamy to. Dobrze, słuchajcie, no to co? Trzecie. Tak. Zdejmuję. Autodesk odpalają się, zobaczcie, te rdzenie atomowe się odpalają. Musimy i za chwilę wszystko wybuchnie. Ja nie mogę nic innego zrobić, po prostu biegnę, tak. Bo mam 5 i robimy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i stoję przed tym i koniec, kropka. Nic więcej nie zrobię, dobieram kartę wydarzeń, szybko idzie. Rozkaz 937. Idzie. Każdy gracz traci jeden złom, a nie mamy. Nie mamy. I aż porusza się o dwa miejsca, proszę bardzo, porusza się o dwa tu. Ale do mnie ma najbliżej, to mnie atakuje chyba, tak? Do ciebie podchodzi i przez to tracimy jedno morale, ale nie tracimy, bo masz latarkę. Tak. Mhm. No to proszę bardzo. Ja idę o 3 na pewno. 3? Tak, 3 idę na pewno. Idziesz w naszą stronę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Stoisz i z parkerem. Teraz właśnie... Chcecie pogadać o czymś? Może zapalcie sobie petka, nie wiem, pogadajcie o jakimś... Nie wolno na statku. A, okej. Okay. Ale alarm jest już, więc to tak idzie na złom, nie? Piotra o jeden. Tak. Dobra. Tak. A słuchajcie, a po to mnie przesuwa, bo... Po co mnie przesuwasz, Klaudia? Powiedz im tam. Aha. Raz, dwa, trzy. Powiedz im. Żeby użyć, czekaj, co to miało być, motion detector, a musi być dwa różnice. Zobaczymy, co jest w głazie, oby był pusty. Raz, dwa, trzy, czwarta runda, czwarta. Dobra, więc dobieram kartę twoją wydarzenia. Tak. Uwaga, no niestety, obcy. Jest zagniony sygnał. Utrata sygnału. Musimy spowodować, że obcy wraca do gniazda. To czyli wraca, no to dobrze, return the alien to the nest, wraca i co dalej? Musimy położyć conceal token. Tak, czyli to. Na każdym pomieszczeniu, w którym nas nie ma. Okej, czyli tak, tu. I musimy pomieszać wszystkie karty wydarzeń obcego, więc to wszystko tu wraca i ja pasuję. To chyba nie jest aż tak źle, bo my nie mamy zamiaru eksplorować statku. Tu, ale tu. A tu wejdzie. I ja wejdę. No. Nie, tam gdzie nas nie ma. A, tam gdzie nas nie ma. Tam gdzie nas nie ma. To tu nie wchodzi. To jeszcze tu nie tam. Wchodzi, tak. Dziejemy. To jeszcze tu i. Finito. A, tu jeszcze do niego. Tak, do niego, bo tam też nas nie ma. Ale umówmy się, że raczej do gniazda nikt nie będzie. No nie będziemy tu chodzić, spacerować po tym statku raczej, więc... Tak, to ja używam swojego sprzętu. Motion designera. No detektora. Detektora. Proszę bardzo, to co, podejrzyj, co tam jest. Bo tak, podglądasz ten rzecz. Motion detektor, on jest w ogóle, tu mogę go ciągle korzystać z niego, fajny jest. I ja go podglądam, w sumie no, pokazuję wam, co się dzieje. Nic nie ma. Się nie świetnie. Dzieje. To tak naprawdę odrzucasz ten żeton, bo on tak. Nie jest teraz nam... No, nic już nam nie zrobi. Nic nam nie zrobi. I idę, oczywiście. Tak. Raz,
I masz jeszcze jedną akcję. Stop. Uwaga. Piotr, wydarzenie twoje, proszę, czytasz? Czy zrobiłeś tasowanko wszystkich? Tak, wszystko tak. Przetasowałem. Ale to już chyba i tak jest po ptokach. No dawaj, to no, uwaga. Jest dobrze. No jest rozkaz. O nie, chcecie mi powiedzieć, że the active crew member moves to the medbay. Ja tak, wracam. Ty musisz do medbayu iść. Znowu. Tutaj lądujesz. I musimy patrzeć, co tak. Jest tutaj, jest puste. Uf, dobra. To całe szczęście. Ja cię. A wiecie co myślałem? Że wszyscy musimy wrócić no nie, do... Ale mam wrażenie, a nie, bo to nie, nie, nie ma czegoś takiego, że i to jeszcze nie, Jasz, nie tak? Chyba? Jasz niestety, tak. On będzie się poruszał. No to o dwa. Porusza się o dwa tu. O dwa. Tu poruszał się o dwa, no. Ale drugi raz typasz. No kurde, po prostu coś mi... Jakie to są szanse? Dwa, trzy, cztery. Będziesz musiała go poruszyć. Ja będę musiała, będziesz tak, musiała tak. Go poruszyć. Dobra, to słuchajcie, no niestety. Drugie. I przedostatnie. Drugie. To musi być koniec. Drugie, no, tak, tak, tak. Słuchajcie, położę to tutaj, żeby wszyscy widzieli, że drugie odpadło. Zostało nam jeszcze jeden do odliczania. Z początkiem swojej rundy ja jedną rzecz, którą mogę zrobić. Wejdź tylko. To mogę tylko wejść, czyli wchodzę. I zostań tam. Czekaj na nas. Nic nie robię. Nic nie robię. Tylko kartę. Tylko kartę wydarzenia bierzemy, proszę bardzo. Proszę bardzo. Każdy członek załogi traci jeden złom i aż porusza się o dwa pola. No. Najbliżej ma do kogo? No, nie ma to lewo, znaczenia. Lewo. Wejdzie sobie tu, bo możemy wybrać. Nie, trac... nie tracimy? Nie ma, więc musisz ile stracić? Jeden no, czy jedno, dwa? Jeden. Ale masz latarkę, więc nie tracimy. Tak. Bo rozumiem, że ty już uważasz, że koniec. Tak, że skończone, że koniec jest. Matematyki wygląda, z matematyki że wygląda, jesteś... że nie damy rady. O jeden ruch nam brakuje. Czy kto teraz? Piotr teraz czy teraz Klaudia? Ja. Nie, teraz ja. Teraz Klaudia, tak. Teraz Klaudia. Ja. Hmm? Tak, Klaudia, co możemy zrobić, powiedz mi? No, raz, dwa, trzy. I podnoszę. Albo raz, dwa, trzy i no. I zostajesz. No bo nie ma znaczenia nawet jakby... No, chcesz nam powiedzieć, że to obliczyłaś? No dobra, gramy. No, gramy. Czyli co, raz, dwa, no, trzy, jesteś... I możesz to o czwarty się przesunąć. Za mnie wykonujesz, tak. Okej. Okay. No i teraz czytamy wydarzonko, proszę bardzo. Wraca do Nesta. Wszystkie cancel token musimy położyć tam, gdzie ich nie ma. I no tak, to już było. To już grałeś. Nic się nie wydarzy. No bo wydarzy się, bo jeszcze tutaj. A ja to jeszcze musimy zrobić szafę. A, wydarza się, bo musimy jeszcze położyć tutaj ten token. O, tak. Przepraszam. To muszę potasować jeszcze. Przetasuj. Dobra. Czyli musi się położyć token jeden tutaj, tak? Proszę bardzo. No i wszystkie muszę. A, alien, to muszę wtasować. Wszystkie tasujemy, wszystkie. No jest wszystkie. Napisane alien tylko. Nie, ale alien to jest alien. To jest alien encounters, masz ogon aliena. Mhm. Dobra, no to tyle. Piotrze, to ty kończysz. Ty zacząłeś i ty skończysz. Tutaj nie ma się teraz co zastanawiać, no, bo prawda jest nie, taka, nie, że no, uwaga. Ma, no, trudno, raz, zrobię, dwa, tak. Czytamy jeszcze. Jeszcze tracilibyśmy morale, masz latarkę. Raz, dwa, trzy. Cztery. I nie możesz wziąć, no bo nie masz akcji. Więc nie weźmiesz złomu, a z początkiem mojej tury statek wybuchł. Tak. No. Ale byliśmy o tyle. Byliśmy o tyle. O ruch praktycznie. O ruch byliśmy. O jedną akcję. O jedną akcję. Bo dwie ja mogę akcje. Podnieść. Dwie akcje. Tak. Dwie akcje. Ale Piotr mógł tak czy siak. Nie mógł podnieść, bo to nie miałby akcji. Skończył akcję. No czwarty ruch. Nie, ale aha, kiedy? W którym momencie? Marcin mógł podnieść wszystkie, nie? Wcześniej, na samym początku? Nie, na samym początku tej swojej tury. Jak wszedłem tam. Tak, mogłeś podnieść. Tak. Ale i tak lepiej było, żeby leżały, bo mogła być karta, że zabiera ci wszystkie, nie? Więc o to chodziło też. No właśnie, to jest właśnie to. I tak właśnie to. To cię ten medyk cofnął, ta karta. Przez tą kartę przegraliśmy. Jedna karta. Której nie policzyłam. Nie da się tego policzyć, więc jak sami widzicie, no niczego jesteśmy w stanie, znaczy jednej rzeczy, której jesteśmy pewni w życiu, to to, że wiele rzeczy nas może zaskoczyć. Tak. No nie udało się, ale... Ale co, historia była bardzo ciekawa. Zmieniliśmy w ogóle fabułę filmu Ridleya Scotta. Warto byłoby może nakręcić to na nowo teraz, z nowym scenariuszem. No i co, plus jest taki, że oczywiście obcy został pokonany, więc wiecie, następne części nie mają sensu już chyba. Chociaż nie, na tamtej bazie tam chyba jeszcze są obcy, więc tam się pewnie dzieje. No co, ale uważam, że zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, tak myślę, pod względem tych naszych ruchów, optymalizacji tych ruchów i decyzji, że uważam, że zrobiliśmy wszystko, co było możliwe na ten moment. Jestem zadowolony naprawdę z tej rozgrywki, bo zabrakło dosłownie tyle. Ta karta, myślę, karta Asza tutaj sprawiła, że ja się cofnąłem, więc już te dodatkowe akcje musieliśmy wykonać. No trudno, nie wzięliśmy pod uwagę losowości tej gry.
Tak, już po paru rozegranych turach łatwiej było mi policzyć do przodu chociażby te ruchy obcego czy asza, postarać się przewidzieć. Oczywiście jest losowość karta, przez którą możemy przegrać albo wygrać grę w zależności od tego, gdzie, co się podzieje, ale tak, bardzo dużo było już możliwych rzeczy do przeliczenia, policzenia, no ale wiadomo, zawsze jest ten element losowości. Że w sumie tak jak w pokerze, tak, jesteśmy w stanie nawet procentowo powiedzieć, ile mamy szans na tak z flopa czy tam dalej, aczkolwiek no jest ta losowość, może być 2% i wpadnie as, który nas uwala. Jak w tego typu grach, czyli grach przygodowych, bo ja bym tak tę grę traktował, zawsze się zdarzy jakiś taki element w tej grze, który spowoduje, że w losowy sposób no nie nam coś tam po prostu nie wyjdzie. W tym przypadku nie wyszło nam po prostu ta policzalność, którą mieliśmy zaplanowaną i niestety los spowodował, że statek wybuchł i nie doszliśmy tam, gdzie chcieliśmy. Walczyliśmy z czasem. Co nie zmienia faktu, że gdyby ta karta się nie pojawiła, tych kart dużo nie było, myślę, że dalibyśmy radę spokojnie dobiec, podzielić się towarem i byśmy po prostu skończyli grę, uciekibyśmy z nostromu. No ale to tak chyba jest w ogóle w filmach tego typu, że wszystko jest na ostrzu noża i tak naprawdę, o, tyle brakuje, o, chociaż Piotr pokazywał, że tyle. Mniej trochę. Jeszcze mniej. No to tyle brakowało. Nie powinniśmy grać z Aszem. Właśnie, Asz nam wszystko popsuł. Ale w ogóle, to Klaudio, rozmawialiśmy przed materiałem, że Marcin to lubi w ogóle takie doświadczenia, filmy głównie, bo to filmów, że jak się kończy happy endem, to jest, że takie filmy są spoko. Nie, właśnie nie happy endem, znaczy, że bohaterowie happy endem, umierają. Tak, tak, że nie happy, no i więc mamy jakby sytuację taką, się, że poszło wszystko. Ja nie lubię przegrywać. Ale plus jest taki, że obcy nie dolecie do ziemi, więc poświęciliśmy się na dobra ludzkości. Makes sense. Bo tak, to prawda, bo zniszczyliśmy całą bazę i potwór też został zniszczony w sumie. To prawda, więc jest jakiś plus. Tak jest. My bardzo wam serdecznie dziękujemy. Klaudia, ja tobie również dziękuję. Ja też również zapewne też się dołączę do podziękowań. Dzięki za rozgrywkę. Ja ci bardzo dziękuję. Mamy dziękuję. Na ciebie prezent. Po pierwsze tak, dajemy ci coś, z czego na pewno nie skorzystasz, nigdy nie skorzystasz, bo to nie jest lubisz kości. Do kości. O co mi robisz ją tak? O. To jest miseczka, składasz sobie. Cyk. Składasz sobie coś takiego. Cyk, robisz, o, cyk. I masz miseczkę. Dobra. Dzięki temu możesz, jak będziesz turlać kości, to nikt nie będzie, sąsiad nie będziesz budzić sąsiada, nie? To okay. Taką miseczkę dostajesz od nas z naszego programu. To jest nasza gra, którą kiedyś udało nam się wydać. Okej, okay, super. Gra karciana. I udało mi się załatwić, mamy takiego małego sponsora, który załatwia kubki. Uwaga, to jest kubek, który ci się nie rozleje przy grze. Okej. Okay. Jak się przewróci, taki bidon. To nie zaleje przy gry. Komu go dać, bo w czwartek poszło nam właśnie... I chciałem powiedzieć, że to jest... Rozlało się coś na planszę, mówisz? Rozlało się na wszystkie karty jak... Abyssa, więc trzeba nowego Abyssa. To uwaga, i ten kubek jeszcze ma coś takiego. Także wiesz, to jest ale w ogóle super. Taki kolekcjonerski kubek. Tak, także tak. Mam nadzieję, że będzie się tego dobrze piło kabusie. Będzie, będzie na pewno. Także super. Bardzo dziękujemy. I inne trunki przede wszystkim. No, nie wnikamy, nie wnikamy. My żyjemy w trzeźwości. Jaka by my się nie uzależniamy tylko i wyłącznie od giereczek. Słuchajcie, Pogramy TV, tak Gameplay jest. Show, kolejny gość. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nam się grało bardzo, pomimo finału takiego, którego ty nie lubisz. Nie. Ale okej, pocieszam się tym, że praktycznie byliśmy. Ta jedna karta zepsuła nam. Gdyby nie to, byśmy wygrali. Więc... Porażki w grach są dobre dlatego, że zachęcają do spróbowania jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Tak, i jeszcze raz, żebyśmy byli coraz lepsi. To prawda, ale graliśmy też przy okazji po to, żeby doświadczyć jakiejś przygody, doświadczyć jakiegoś narracyjnego tutaj twistu. Gra się zakończyła zupełnie inaczej niż film, tyle ci powiem. Więc... Okay. Tak jest. Czyli dalej mamy go oglądać. Możesz go oglądać. Zdecydowanie. My wam serdecznie dziękujemy. To oczywiście była arcymistrzyni Klaudia Kulon, którą możecie obserwować w internecie i zachęcamy i do zobaczenia w następnym odcinku. Machamy! Tak, tak. A pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, komentarz i jeszcze jest Patronite, ale to wiecie, to już wasze wybory są życiowe. Narazka. Nie, bardzo super, atmosfera jest tutaj, rzeczywiście patrzyłam jak po rozegranej partii na zegarek, to nawet nie wiem kiedy ten czas zleciał, także naprawdę bardzo dobrze się bawiłam. Fajne było to, że przypomniałem sobie, że słuchaliście mnie, ale że też nie wkurzaliście się na moje pytania związane z grą i te szczegóły, bo tak jak mówiłam, jestem strażniczką zasad bardzo często i niektóre osoby to wkurza, że jestem dosłownie to, jakie słowo tu jest użyte, żeby było wiadomo, nie? Więc to też fajnie, że... Nie było tak źle, nie było tak źle. To całe szczęście, więc ja się dobrze bawiłam.
Mm-hmm.